Dzień dobry Państwu, zapraszam na środowe wydanie programu Ale Akcja na kanale CMC Market z Polska. Ja nazywam się Piotr Zając, a moim gościem w wirtualnym studiu jest profesor Krzysztof Borowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To jest nasze cykliczne spotkanie, więc zgodnie z tradycją będziemy omawiać wykresy i to może od razu byśmy się przerzucili Panie Profesorze do Pana na pulpit. Tak, ja przepraszam, będę odchylony, ale mam kamerę po prawej, a główny ekran z wykresami mam po lewej, więc będę tak profilem, ale to mam nadzieję, że Państwo zechcą mi to wybaczyć. Bardzo proszę, tu mam, przełączam się już. Ja nic nie szkodzi, wydaje mi się tak, najważniejsze są, żeby te wykresy oglądać, analizować. Tak, to i tak będzie pierwszy plan. My będziemy tutaj w małych miniaturkach. To może ja tylko tak tytułem wprowadzenia, panie profesorze, bo za nami styczeń. Ewidentnie nie mieliśmy do czynienia z efektem stycznia, tylko jednak to był defekt stycznia. I dużo chyba jednak w takim negatywnym kontekście się na rynkach akcji w styczniu zmieniło. Chciałbym zacząć w ogóle od Wall Street, dlatego że to jest jednak taki trochę barometr, powiedzmy, tych globalnych nastrojów, a konkretnie może od Nasdaq Composite. Jeżeli pan może go tam... Tak, właśnie poszukuję, bo sobie tu rozstawiłem, tylko jeszcze pogubiłem, co mam gdzie, w których grupach, bo mam w jednych surowce, w drugich, tu są akurat waluty, a tutaj co ja tu mam, o tutaj właśnie mam, tylko ja nie wiem, czy mam Composite, ale mam na pewno setkę, już spróbujemy go znaleźć, sekundka. To jest setka, proszę bardzo, tak. Ale on ma podobną... Nie, to już tam jest drobiazg właściwie, tak, bo przecież wiadomo, że to będzie... To jest istotne, to właśnie fakt, że one spadły, zarówno Nasdaq Composite, czy właśnie setka, one spadły poniżej tych średnich z kroczących, długoterminowych, uznawanych za takie granice HOSSY, BESSY. Ja mam akurat setkę i mogę zapalić inną. Tutaj mam jeszcze 250 sesyjną średnio, to są zwykłe sample nałożone. Tutaj jest na górze taka złotym kolorem 45. I teraz przepraszam, to co Pan mówił, no to właśnie tutaj ten krzyż śmierci ewentualnie, o właśnie tu się pojawia, prawda? Więc to jest to przebicie. Bo to, właśnie, jest... to jest pierwszy raz od dłuższego czasu. No tak, jakbyśmy popatrzyli, to rzeczywiście tutaj cofam. I to jest tam, gdzieś odtąd, czyli od 2020 roku, od COVID-a, od maja mniej więcej, tak? O ile dobrze widzę tutaj. Czyli jest to jakiś sygnał, który może niepokoić. On jest oczywiście takim tylko jakby technicznym symbolem tego wszystkiego. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę moim zdaniem, to, że w czwartek mieliśmy to tąpnięcie na Facebooku, teraz zwanym Meta Platforms. To jest o tyle symboliczne, że to był największy spadek kapitalizacji w historii w ogóle spółek publicznych notowanych na Wall Street, bo ona stopniała tam o blisko 250 miliardów dolarów. Sam majątek Marka Zuckerberga też się uszczuplił o kilkadziesiąt miliardów. Kurs stąpnął o 26%. To jest, zastanawiam się właśnie, czy to, że Nasdaq jest taki słaby, to, że Facebook tak tąpnął, to czy przypadkiem nie mamy właśnie do czynienia, panie profesorze, że na naszych oczach odbywa się jednak takie przesilenie i kończymy tę hossę? Czy ja jednak jestem tutaj zbyt pesymistycznie nastawiony, jak pan sądzi? To znaczy, no pojawia się już wiele takich oznak, które mnie zaczynają tutaj no też właśnie zastanawiać. Ja tutaj właśnie przed chwilą tak patrzyłem, może bym spróbował narysować, bo to dosłownie jest moja świeżynka, że tak powiem, patrząc w tej chwili w tą stronę. Proszę zwrócić uwagę, czy mi się uda, czy się nie uda. O, staram się być w miarę precyzyjny, może tak nie idealnie, ale czy nie mamy do czynienia tu z takim diamentem na szczycie, tak? On może nie jest taki bardzo, bardzo klasyczny, no ale jednak tego typu formacje lubią zwieńczać, rzadko, ale jeśli zwieńczają, to one na długo, ten diament się tam pali nad wykresami. Więc to jest jedno, a poza tym to ostatnie odbicie, które mieliśmy na Nasdaqu, no to jest poniżej jednak tych dołków, które tutaj były z grudnia, więc to jest w tej chwili ten opór, ja może tutaj tą linię narysuję, o, i to jest w tej chwili to zatrzymanie, no dopiero oznakę poprawy to uznałbym, gdyby Nasdaq powrócił do tego pasma tamtego wsparcia w okolicach
15500 do tam no 16500 z grubsza, tak, no to 16800 mniej więcej do tego pasma. Więc no w tej chwili już trzeba by zacząć rysować trend spadkowy, czyli po prostu narysować taką linię i powiedzieć, oczywiście ona nie jest jeszcze potwierdzona, to jest pierwsza hipoteza, ale już w tej chwili zaczyna się, że mieliśmy tutaj nawet takie przełamanie trendu w teorii doła, bo tak, ten szczyt był położony poniżej poprzedniego i mieliśmy przełamanie tutaj tego wsparcia, więc to w teorii doła zmiana trendu. Tutaj jeszcze gdybyśmy jakąś linię trendu narysowali, bo tu jest problem, bo ja tak nie lubię z tego samego dołka, bo ona nie wiadomo jak ją tutaj pociągnąć, ona jest taka trochę dziwna, więc ja wtedy najczęściej to jednak staram się pociągnąć z jakiegoś takiego innego dołka, powiedzmy nawet takiego, bo ta linia moim zdaniem gdzieś jest taka bardziej wiarygodna, więcej razy była dotykana, może ją troszeczkę tu poprawię. Natomiast od tego samego, nie chcą, niektórzy analitycy właśnie też tak robią, że nie od pierwszego, od samego dołka robią, tylko od drugiego. Może nawet do tego byśmy tutaj chwycili o bardziej, tak? No i ona już jest przebita, ta linia taka krótsza, ale ona była no tam 4- czy 5-krotnie dotknięta, tak? Więc jak gdyby ma większe potwierdzenie niż ta z samego dołka, którą ciężko jest narysować, bo nie wiadomo jak ją narysować. No, przynajmniej ja nie potrafię. I tutaj mamy, proszę zobaczyć, według Sperandeo też jest to przełamanie trendu na raz, dwa, trzy, czyli po prostu sygnał doła, czyli to, co pokazywaliśmy, że szczyt położony, drugi położony poniżej pierwszego i przełamanie wsparcia i przełamanie linii trendu. No więc jak gdyby tutaj są te elementy, które się nasiliły. I teraz jeszcze to, co tutaj mi się nie podobało, to na tych tygodniowych mieliśmy, proszę zobaczyć, tam była długa dywergencja na MACD. W tygodniowym mamy ewidentny trend spadkowy przy właściwie trendzie wzrostowym na Nasdaqu 100. I to często właśnie ten MACD ostrzega przed możliwością zmiany trendu. I teraz oczywiście sygnał sprzedaży jest aktywny. MACD, jeśli przełamie linię 0, to to też będzie taki pierwszy sygnał od 2020 roku. Oczywiście on potem wrócił do trendu wzrostowego, bo ja nie chcę powiedzieć, że nie jest możliwy powrót, ale no to jak MACD przełamuje tą linię 0, to jest zawsze takie ostrzeżenie, tak? Szczególnie tygodniowy, jak przełamuje. Więc tutaj się pojawiło kilka takich symptomów niepokojących. Na D plus, D minus tygodniowym też mamy sygnał sprzedaży, znowu tam od marca 2020 roku, więc no słabość jest też nawet w Polsce tych spółek technologicznych. Tak wygląda, jakby ten kapitał się tak zaczął wycofywać z tych spółek właśnie nowej technologii, jak ja to nazywam, wszystkie tam wrzucam do tego worka. I gry, i właśnie spółki komputerowe, że tak powiem, bo dla mnie to jest bardzo podobna technologia, oczywiście sobie zdaję sprawę, że to są inne podsegmenty, ale tak jak gdyby patrzę na nie globalnie właśnie w takim ujęciu, no i tutaj się pojawiły takie ostrzeżenia. To panie profesorze, to jeśli ten dołek styczniowy zostałby przebity tutaj na tym Nasdaqu, to mielibyśmy w sumie według teorii doła, czy właśnie wspomnianego przez pana Wika Sperandeo, mielibyśmy taką klasyczny początek trendu spadkowego po prostu, bo mielibyśmy już układ dwóch coraz niższych szczytów i dołków. Tak, to znaczy w tej chwili jeszcze się bronimy na takim wsparciu, tutaj jest low 14,367,5. No i mieliśmy odbicie tutaj w postaci doji było i teraz oczywiście gdyby się okazało, że to jest tylko po tym spadku, mamy takie krótkie odbicie i ta linia trendu, którą próbujemy narysować, ona zaczyna działać, tak, i przechodzimy niżej, no to w tym momencie mamy pokonanie kolejnego istotnego poziomu wsparcia, no i to wtedy już ewidentna fala spadkowa. To może być tylko taki szeroki zygzak oczywiście, tam trwający na przykład, no nie wiem, do połowy tego roku i tam rynek może zacząć, no nie wiem, uklepywać, no jak to się mówi, i nawet teoretycznie wracać, no ale jednak jak jest korekta, jakby się zaczęła ta korekta w dół, to nigdy do końca nie wiemy, czy to już jest koniec, czy będzie na przykład piątka spadkowa, no to wtedy trzeba patrzeć oczywiście, czy no, na makroekonomię, no bo to wiadomo, że to będzie ten główny czynnik, ale też jak gdyby patrzeć, jak się zachowuje indeks broniąc tego wsparcia, tak, czy tam łatwo mu przejść, czy jednak ten popyt jest bardzo silny na wsparciu. No. Także to jest w tej chwili ten poziom kluczowy dla mnie. To gdzieś w tych okolicach też podejrzewam, gdzieś w minimum tej świecy doji zasięg od szczytu do jej minimum sięgał tam około 19-18%, więc powiedzmy, że jeszcze to było przed granicą, tą umowną granicą zmiany długoterminowego trendu, bo ta granica wynosi 20%, więc można założyć, że jesteśmy w takim newralgicznym miejscu, jeśli chodzi o te spółki technologiczne. To jest o tyle ciekawe, że to są spółki przede wszystkim wzrostowe, które bardzo mocno zyskiwały jednak na tej nadpłynności, która utrzymuje się, która w ogóle była takim motorem napędowym, cały czas jest motorem napędowym tej hossy.
No i właśnie problem polega na tym, że to wspomniana przez pana makroekonomia, no zaczyna troszeczkę przeszkadzać tym spółkom. Jednak szef Fedu podtrzymał na ostatnim posiedzeniu, na ostatniej konferencji to swoje jastrzębie podejście, zasygnalizował, że raczej podwyżki stóp zaczną się już w drugim kwartale tego roku, czy nawet jeszcze w marcu, czyli jeszcze w pierwszym. I że może być ich trzy. Mamy też w domyśle wygaszanie QE, no i w końcówce roku rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej, a więc jakby odsysanie tej nadpłynności. I to w tym momencie wygląda na to, że powoli te wykresy to dyskontują. Najbardziej Nasdaq, który był największym beneficjentem, ale chciałbym jeszcze pana profesora prosić o analizę S&P 500, bo niektórzy inwestorzy uważają, że okej, nadpłynność zniknie, to przerzucimy się ze spółek wzrostowych na te spółki bardziej jednak tradycyjne, które są szerzej reprezentowane właśnie w S&P 500 czy Dow Jonesie. I tam faktycznie pod tę tezę wpisuje się to, co się dzieje, dlatego że ten indeks od szczytu do dołka styczniowego zanurkował tam o 11,4%, więc to się całkowicie mieści w kategoriach korekty. Natomiast no też i są tam pewne sygnały ostrzegawcze i tak się zastanawiam, panie profesorze, czy pan tutaj na tej 500-ce widzi więcej optymizmu, czy też jednak widzi pan więcej niepokoju? To jest 500, o ile dobrze widzę, tak? Przyłączyłem się. Znaczy tutaj ten wykres wbrew pozorom dla mnie jest bardzo zbliżony, w sensie, bo proszę zobaczyć, ja praktycznie, no oczywiście tam może ze skalami jeszcze, czy tutaj z tymi liniami trendu, ale tutaj jest bardzo, moim zdaniem, wiele wspólnego mamy, tak? Jeśli to dobrze widzę, F500 to jest, no to tutaj powiedzmy, jakbyśmy narysowali linię trendu, to ona też jest przebijana, teraz właśnie jest przebita, teraz jest od dołu atak. Tutaj ja jeszcze się zastanawiałem, próbowałem policzyć sobie zasięgami Fibonacciego, dokąd ten indeks może dojść, no ale tam teoretycznie było w okolicach 5500 przypadał Fibonacci, natomiast tutaj jeszcze może od dołka spróbujmy to rozłożyć. To było podobnie na Nasdaqu, że właśnie cień tej dolnej świecy ze stycznia 28, znaczy to jest zawsze koniec tygodnia, oczywiście, przepraszam, tutaj jest troszeczkę niżej, trzeba to zawiesić. O, no to tu mamy 23,6%, to była ta korekta i odbicie, tak? Znaczy gdyby rynek się zatrzymał na te 23,6% Fibonacciego całej tej fali wzrostowej od marca 2020 roku, no to byłby silny, znaczy to sygnalizuje dużą siłę. Natomiast potem jest takie pytanie oczywiście, czy przebije. Jak przebije, no to wtedy kolejny poziom 38,2. Natomiast tutaj też jesteśmy w bardzo podobnym punkcie tych dołków z października, września, października ubiegłego roku, to jest tam jakiś low 4260 z grubsza, nie bawiąc się już w części dziesiętne. I tutaj też średnia ruchoma, tym razem to jest 13-tygodniowa, bo jesteśmy w układzie tygodniowym, zaczęła zawracać w dół. Mamy już sygnały sprzedaży na parabolik. Tutaj też jak popatrzymy na MACD, no to też on sugerował, proszę zwrócić uwagę, dywergencję, bo indeks rósł, MACD tutaj miał szczyt, potem on się odbił od swojej średniej, potem na chwilę tylko przegłębił, tu się znowu odbił i cały czas zniżkuje, tak? Więc jak gdyby ma dosyć duży ten potencjał spadkowy, czyli tutaj to wychłodzenie, to nie znaczy, że to musi spać jakąś ścianą taką, że to jest jakaś panika, tylko wystarczy, że indeks może zacząć lekko zniżkować, tak? I wtedy też oczywiście MACD będzie tutaj potwierdzał tą tendencję zniżkową, gdybyśmy na to popatrzyli w ten sposób, tak? Panie profesorze, nie ma pan takiego wrażenia, że jakkolwiek to zabrzmi, że jeżeli zaczynać bezce, to jeśli nie teraz, to kiedy? W zasadzie wszystko by na to trochę wskazywało ostatnio. Tak, znaczy ja się zgadzam z tym, że makroekonomia mi się przestała podobać, ale ja powiem, odkąd ja uważam, że już jest przesilenie w Warszawie. Ono jest od marca, kwietnia zeszłego roku, bo śledziłem wiele spółek i duża część spółek ma gdzieś utworzyła szczyty albo była w trendzie bocznym. One, niektóre z nich przyspieszyły ostatnio te trendy spadkowe, bo je zauważyliśmy, ale tak od marca, kwietnia, jak ja patrzyłem, że mi jest coraz trudniej na giełdzie zarobić, w sensie takim, że no było kilka, które się znajdowały w trendach. Jak pominiemy banki, bo na nich się tam dosyć dobrze zarabiało i one były w trendzie wzrostowym, to na innych spółkach była dosyć duży problem z tym i widać, że ten rynek się zmienił, tak w takim moim odczuciu. Tutaj nie było może jakiegoś takiego tąpnięcia, prawda, czy paniki jak w 2008 roku, ale jednak jest to już zupełnie inny rynek. Nie ma takiej radości nawet w IPO. Proszę zobaczyć, że na IPO jest bardzo trudno teraz zarobić w ogóle, tak? To
Właściwie teraz to jedna emisja na, nie wiem, 6-7 się udaje, że jest pozytywny debiut, a reszta jest no, właściwie popularnie mówiąc wtopą, tak? Czyli po prostu tracimy na przy pierwszym notowaniu. Natomiast wracając do tych warunków makro, o których Pan mówił, to pragnę przypomnieć, że my już wcześniej też rozmawialiśmy, że z jednej strony jak te stopy zaczynają iść w górę, to się wszyscy cieszą, że banki będą zarabiać więcej, ale to ja zwracam uwagę, że do pewnego momentu tak jest. One zarabiają też na obligacjach zmiennokuponowych, prawda, i na większej marży kredytów i tak dalej, no ale coraz mniej podmiotów zacznie przychodzić po te kredyty do nich, no bo oczywiście jak jest spowolnienie gospodarcze, to ja zaczynam odkładać inwestycje, a nie, że będę je teraz zwiększał, jak rośnie mi koszt pieniądza, tak? Więc to jest takie pierwsze myślenie o tym, że banki, ale drugie myślenie to jest takie, że do pewnego momentu tak, a potem i również banki zaczną to odczuwać, tak? No zwłaszcza to, co rozmawialiśmy wcześniej, że muszę najpierw spłacić raty kredytowe, o których teraz wszyscy tak piszczą, bo jak popatrzymy na ostatnie 2-3 dni, to jest dużo informacji, czy nawet po wczorajszej podwyżce jest bardzo dużo informacji o podwyżce stóp procentowych i to zacznie wpływać na gospodarkę. Może tutaj ja powiem tak, że to tempo podnoszenia, ja się nie chcę oceniać tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle, to ja pozostawiam Radzie. Natomiast to tempo zaskoczenia stanowi dla ludzi, jest takim dużym szokiem, że te stopy co miesiąc się zmieniają, bo wcześniej to na przykład podwyżka, potem było tam, nie wiem, 3-4 miesiące przerwy, znowu była podwyżka, prawda, a teraz jest praktycznie co posiedzenie Rady jest podwyżka, to oczywiście tego nie będę oceniał, to zostawiam, wiem, że Rada ma, nie wiem, to powiedzmy lepsze informacje niż ja i ona podejmuje taką decyzję. Natomiast no, z drugiej strony też jestem przeciwnikiem takiego, przepraszam, biadolenia nad osobami, które mają kredyt, bo one brały go świadomie, czy powinny wiedzieć, co się pakują. Jak stopy były niskie, to płakali depozytariusze, tak? Teraz jest jak gdyby w drugą stronę. No, teraz jak ktoś ma obligacje zmiennokuponowe, czy nawet jak pójdzie do banku zdeponować pieniądze, no to już bank mu zaproponuje nie 0,1%, tylko zaczynają się robić, no ja nie chcę powiedzieć realne, bo do realnych stóp procentowych to jeszcze daleko, no ale już zaczynają się robić jakieś to takie w miarę odczuwalne stopy procentowe, że widzimy, że ten pieniądz zaczyna pracować, tak? I proszę zwrócić uwagę, panie Piotrze, że my idziemy też w stronę takich naszych rozmów, nie wiem, sprzed miesiąca, dwóch, kiedy mówiłem, że kiedyś dojdziemy do takiego momentu, że powiemy cash is king. No i my chyba w tą stronę teraz idziemy, że ta gotówka zaczyna być teraz znowu kluczowa, znaczy nie ma jeszcze problemów finansowych, firmy nie mają, nie ma zatorów płatniczych, tak jak to jest w czasie kryzysu czy recesji, ale już pieniądz zaczął się robić taki bardziej, no dobrem, bardziej pożądanym, bo do niedawna miałem takie wrażenie, że my się taplamy w tej płynności, tak, a teraz tak wygląda, jakby Rada Polityki Pieniężnej wyciągnęła korek z tej wanny i ta gotówka zaczyna tam z tej wanny uciekać, oczywiście z przenośnia i ludzie zaczynają zauważać, że tej gotówki na rynku się zacznie robić mniej albo że będziemy musieli bardziej zwracać uwagę na to, na co wydajemy pieniądze, bo już nie jest tak tanio, zwłaszcza jeszcze biorąc pod uwagę to, co się stało z cenami energii, prawda, i gazu i tak dalej, więc to dopiero te podwyżki są przed nami, bo te rachunki dopiero będą przychodziły w pierwszym kwartale, właśnie w pierwszym półroczu. To będzie chyba taki największy szok gazowy, że tak powiem, gazowo-paliwowy, tak, pomimo nawet obniżki VAT-u i tak dalej, ale to jednak się przekłada, bo nawet już przekłada się na koszty wytworzenia, no nie wiem, w piekarniach. Ostatnio czytałem, że Włosi, oni na przykład otwierają niektóre restauracje czy kina tylko na soboty, bo nie stać ich na ogrzewanie tych kin i utrzymywanie infrastruktury w tygodniu, jak Włosi chodzą mniej. A Huta Murano, ta na przykład tak a propos trochę inwestycji alternatywnych, która jest w Wenecji, która produkuje jedno z najlepszych szkieł czy szkła, które jest bardzo cenne wśród inwestorów, oni też ograniczają, tam jest napisane, że do tylko kilku piecy właściwie w tej chwili ograniczyli produkcję, a nie do wszystkich. Także i to właśnie z powodu tych kosztów energii, tak więc to mi się wydaje, że to będzie przełożenie na makroekonomię, ono się dopiero zaczyna, tylko ja się bardzo cieszę, że to jest tak łagodniej, a nie tak jak był kryzys w 2008 roku, kiedy to przyszło tak gwałtownie, no bo wtedy mi się wydaje, że to było takie duże zaskoczenie i to była taka ściana płaczek, jak patrzyliśmy na wykresy, a teraz już jak gdyby no rynek jest tak powoli przygotowywany moim zdaniem, że ta gotówka zaczyna się robić takim dobrem no, coraz bardziej pożądanym i coraz trudniej dostępnym. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Panie profesorze, tyle razy rozmawialiśmy podczas czy to wywiadów tutaj, czy w parkiecie i kilka razy przewijał się ten wątek, że za tę nadpłynność, za ten dodruk pieniądza
No, przyjdzie nam w końcu zapłacić, przyjdzie nam w końcu wypić to piwo, którego sobie naważyliśmy. I może to się właśnie, może to jest pierwszy łyk tego gorzkiego piwa. Znaczy, po prostu, tylko sobie z tego nie zdajemy trochę sprawy. Znaczy, ja się zgadzam, to znaczy ja bym to porównał do czegoś takiego, do takiej zabawy, jak gdyby z dolewaniem benzyny do ognia trochę, tak? To tak trochę zostało dolane przez banki centralne, a się okazało, że ten płomień nie wybuchł tak, jak się wszystkim wydaje. Potem znowu dolali, znowu on nie wybuchł tak, jak wszystkim się wydaje. Wszyscy mówili, że będzie inflacja, ale jej nie było, więc każdy mówi spokojnie, dodruk pieniądza nie powoduje inflacji, więc może to jest metoda. No potem się okazało, że ta inflacja gdzieś tam pełzała, jak w lesie pod siłką się ten ogień rozchodził i potem jak uderzyła, no to właśnie się okazało, że mamy pożar lasu, tak? I wszyscy w tej chwili z tego lasu próbują uciec, albo połowa lasu nam się pali, tak? Więc jak gdyby to jest to. Natomiast jak gdyby o tym, że dodruk pieniądza będzie powodował inflację, mówili ekonomiści na samym początku, tylko tej inflacji nie było. No i to był taki argument, który też część ekonomistów podnosiła, no że zobaczcie, dodrukowujemy pieniądze, inflacji nie ma. I wszyscy myśleli, że ona tak powoli będzie rosnąć i da się ją szybko zdusić, a tu się okazało, że ona właśnie się tak, nie wiem, w tym kotle przygotowywała do wybuchu i wybuchła gwałtownie. Jeszcze akurat ona jest teraz podsycana tym konfliktem Rosja-Ukraina, gdzie wiadomo, że w takim momencie to nie dość, że ceny energii już były drogie, to jeszcze ten konflikt powoduje, że one są jeszcze droższe, no bo proszę pamiętać, że tam no, Rosja jest jednym z większych producentów ropy naftowej, tak? Więc jak gdyby no, wszelkie zawirowania takie ekonomiczne wokół tego kraju powodują, że wszyscy zwracają uwagę od razu na surowce, które produkują, no bo zawsze ten kraj jest tam w wojnę zaangażowany. Więc jak gdyby nawet jest większe zużycie, które idzie bezpośrednio do tego wojska, a nie jest wrzucane nawet na rynek do sprzedaży. Tak więc poza tym, jeśli pojawiają jakieś konflikty, to jest od razu pytanie, było tak do tej pory, było pytanie zawsze o złoto i o ropę naftową. To były takie dwa pierwsze instrumenty finansowe, które każdy miał na myśli. A potem się pyta, w czym Ukraina przoduje, no to w produkcji ziemniaków, produkcji zbóż, prawda, olejów z pochodzenia słonecznikowego i innych. No i gdyby tam rzeczywiście doszło do takiej walki prawdziwej, teraz jest olimpiada, więc moim zdaniem raczej w czasie olimpiady się nic nie zdarzy, ale po olimpiadzie już nie wiem, jakie będą te rozmowy, chyba nikt tego do końca nie wie. One tak przycichły, ale to ja sądzę, że to jest na czas olimpiady, a potem zobaczymy, jak dalej będzie, bo tutaj nikt z nas chyba nie umie powiedzieć, jak to będzie wyglądało, tak, więc no świat tym żyje, to też po Wiksie widać, jak tam się tylko zaczynają jakieś problemy na granicy rosyjsko-ukraińskiej, to od razu Wiks i ten indeks strachu gwałtownie zwyżkuje, a ceny na giełdach spadają, tak, więc to już widzieliśmy chyba raz czy dwa nawet. Też chyba trzeba powiedzieć, że pandemia, która przyszła w 2020 roku, uderzyła w rynki i sprawiła, że banki centralne, rządy zaczęły jeszcze bardziej wspierać gospodarkę, to na poziomie monetarnym czy fiskalnym. I okazało się, że troszeczkę się wszyscy wystrzelali z tej amunicji i wydaje mi się, że trochę właśnie pandemia pokazała, że król jest nagi. I to no, pewnie prędzej czy później by nas to czekało, pandemia trochę to po prostu, powiedzmy, te egzekucje przyspieszyło, tak mi się wydaje. Znaczy, ja jestem zwolennikiem takim, może nie do końca, jak to było na początku XX wieku, kiedy banki centralne trochę zostawiały giełdę samemu sobie i gospodarkę samemu sobie. No potem przyszedł Keynes tak naprawdę i powiedział, że trzeba tą gospodarkę wspierać. Ja uważam, że trzeba, ale bardzo tak inteligentnie. Natomiast to nie mogło być w takim stylu, że dodrukowujemy te pieniądze tak bezkarnie. Natomiast wydaje mi się, że się zmieniło też takie podejście polityków, to patrząc w ogóle na globalnie na świat, że za naszej kadencji to musi być dobrze i my dodrukujmy pieniądze, żeby uratować gospodarkę, no bo nie wiadomo, czy wygramy wybory, czy też nie. A jak przyjdzie kolejna ekipa, to niech je tą żabę. Tak? Więc ja zacząłem mieć takie myślenie, czy to nie idzie w tą stronę. Tak? Oczywiście no, każdy chce wygrać wybory, ale nie ma gwarancji, że wygra. A jak nawet wygra, to powie, to się będę martwił tym później. Nie będę się martwił dzisiaj, jakby na przykład jeszcze 2 lata do wyborów i tak dalej. No więc ten dodruk pieniądza moim zdaniem, bo to jest jakieś nowe podejście, które się pojawiło na rynkach, bo wcześniej wszystkie kryzysy, które były, to bank centralny zabierał generalnie ręce, a w Stanach to w ogóle tego banku centralnego przecież nie było w XIX wieku tak naprawdę. Więc zabierał ręce i właściwie nie za bardzo chciał pomagać tam, trochę może. Natomiast teraz to było już moim zdaniem aż przegięcie w drugą stronę takie, że po prostu ten
bank centralny, my nie wyszliśmy tak naprawdę z kryzysu z 2008 roku na prosto, kiedy znowu się zaczął korona kryzys i pojawiło się dolewanie kolejnych pieniędzy. Więc ja dlatego bardzo szanuję Alana Greenspana, który ja oglądałem wiele tych konferencji w 90-tych latach, tam koniec lat 90-tych, 8 rok. Jak on z czarującym uśmiechem mówił, że panowie, ja wiem, że jest dobrze, ale ja muszę tą stopę podnieść, bo ja muszę sobie zrobić miejsce po to, że jak będzie źle, to ja będę miał z czego schodzić. I wtedy wszyscy kochali Billa Clintona, bo gospodarka amerykańska pędziła jak pociąg, prawda, jak Shinkansen po japońskich torach, a Greenspan tam tylko czuwał, żeby się nie wykoleił, ale on sobie robił miejsce do podwyżek, on to robił bardzo powoli, tak? No i potem rzeczywiście mieli Amerykanie z czego schodzić, a teraz właśnie część banków stanęła pod ścianą, bo z tyłu już były tylko ujemne stopy procentowe, czego nikt w ogóle nie przerabiał tak naprawdę wcześniej. Nie ma miejsca, a się pojawia kolejny problem, tak, więc no cóż, no myślę, nie wiem jak będą nas oceniać ekonomiści za 30-40 lat, ale sądzę, że to też będzie jakiś taki case do opisu, czy to będzie kolejna dekada, oni jakoś ją nazwą, nie wiem, dekada do druku, czy dekada, nie wiem, taniego pieniądza, no ale ona no, spowodowała tą inflację i na pewno lekcja z tego będzie wyciągnięta, tak? Może będą nas źle oceniać, bo jeszcze sami będą się borykać z konsekwencjami tego, co się teraz dzieje. Znaczy, no ale proszę zwrócić uwagę, że świat idzie w taką stronę, która mi się nie podoba, to znaczy w sensie takim, że ludzie czy politycy mówią, że to dobrze, to dodrukujmy pieniędzy, zadłużmy się, a przyszłe pokolenia niech się o to patrzą. Ja o to martwię. Natomiast i oczywiście nie można czegoś takiego zrobić, ale dobrze by było, gdyby tak wszystkie kraje jakąś dyrektywą zostały zmuszone do spłacenia wszystkich swoich długów do dnia. Oczywiście. I wtedy one by musiały prowadzić taką politykę, żeby mieć w pewnym momencie zero długu na rynku. Czyli ja wiem, że to jest nierealne. To ja sobie zdaję z tego sprawę. Mi chodzi o to, że one wtedy musiałyby zaplanować, czy są w ogóle w stanie spłacić to zadłużenie, które biorą. Ja wiem, że PKB się rozwija, że kraje produkują coraz więcej, coraz łatwiej jest jakby to zadłużenie spłacić, no ale po prostu taki łatwy dodruk pieniądza, który był we większości krajów świata, to był dla mnie szokiem. No to tak wygląda, jakbym chodził od banku do banku i pożyczał na zasadzie, no to bardzo mi przypomina ten kryzys z 2008 roku, ten ninja, tak? No income, no asset i bank daje mi kredyt na nieruchomość, tak? Pamięta pan, panie Piotrze? No to bardzo mam takie, wiadomo jak to się skończyło, bo musiało się skończyć tak, jak skończyło. Te sceny nieruchomości były wyśrubowane, też ludzie mieli kredyty hipoteczne. Jak teraz patrzymy, ceny nieruchomości są wyśrubowane i właśnie ludzie muszą spłacać coraz wyższe raty kredytowe. No tak, nie chcę powiedzieć, że ta historia się dokładnie powtarza, bo może nie, ale jest bardzo wiele takich punktów zbliżonych, kiedy i pieniądz był tani, a teraz nagle pieniądz zaczyna się robić coraz droższy, no patrząc po stopach procentowych, tak, więc no. Jeden z moich ulubionych cytatów, panie profesorze, z książki Sztuka spekulacji Zenona Komara, to był właśnie, że historia uczy, że ludzie nie uczą się historii. No tak, ja dlatego ona się lubi powtarzać czasem. Z panem rozmawiałem, że wrócimy do momentu, kiedy powiemy sobie cash is king. To będzie można na monitorach wypisać, jak ludzie będą chcieli ode mnie pożyczyć pieniądze. Ja powiem, na ile? Na tyle? Kochany, na tyle to, prawda? Ale jeszcze tak, nie wiem, pół roku temu, czy nie wiem, rok temu, to każdy pożyczał, znaczy banki, jak mówiły, chcesz u mnie złożyć depozyt, to tam 1/100 czy 0,1%, tak? No a teraz już nie ma, teraz już się zaczynają, no one jeszcze powiedzmy, jeśli byłby to szczyt makroekonomiczny, to na początku tej gotówki trochę jest, dopiero później się zaczynają pewnego rodzaju bankructwa, czy zaczynają się zatory płatnicze, to ta gotówka jest jeszcze bardziej jak gdyby cenna, szczególnie ta krótkoterminowa, tak? No bo na razie to my wychodzimy, no do niedawna jeszcze jak rozmawiałem z ludźmi, to oni tak łatwo wydawali pieniądze na to, a teraz już nawet jak się włączy media różne, prawda, nieważne od opcji politycznych i tak dalej, to coraz więcej ludzi zaczyna mówić, że jak idzie gdzieś coś kupić, nawet szczególnie produkty pochodzenia tam roślinnego, prawda, czy zwierzęcego, czy spożywcze, no to mówi, że zwracają uwagę, że to kosztuje za dużo i zaczynają wybierać tańsze produkty, czyli pewne substytuty, jak ja to nazywam, niż te, które do tej pory kupowali. Tak więc jak gdyby no, rata kredytowa, droga żywność, to powoduje, że będę mniej wydawał na te rzeczy drugiej potrzeby. Tak więc jak gdyby, no my na razie jesteśmy na takiej ścieżce, proszę zwrócić uwagę. No. Więc to też jest ciekawe to na przykład, że w ogóle w reklamach ostatnio w radiu słyszałem, że niektóre sklepy czy sieci sklepów reklamują się używając tego chwytu, że jest inflacja, a my z inflacją walczymy. Więc proszę zobaczyć, że w ogóle termin inflacja wkradł się do pewnego PR-owego, marketingowego mainstreamu, jeśli tak mogę powiedzieć.
Czyli po prostu no, to też jest przejaw tego, że to jest problem już na skalę absolutnie szeroką. Nie, no tak, to znaczy mi ta inflacja to przypomina trochę takie legendy o jakichś wiedźmach, które zostały uwięzione na 1000 lat i potem ktoś wyszedł, uwolnił tą wiedźmę z tego więzienia i teraz ona sieje tam spustoszenie, tak, więc jak gdyby, my to, tylko że my sobie sami, jak gdyby, znaczy sami sobie zgotowaliśmy ten los, bo ta wiedźma była gdzieś tam, czy ten potwór, smog był gdzieś w jakimś zamku trzymany pod kluczem i na łańcuchach, a my sami go uwolniliśmy tak naprawdę, znaczy banki centralne go uwolniły, no i teraz te smoki latają nad rynkami, teraz wszyscy zastanawiają się, jakiej bazuki użyć, prawda, żeby zestrzelić tego smoka, jakie działania podjąć, ale tu mi się wydaje, że banki centralne mają cały arsenał, tylko one idą w stronę podwyżki stóp, a tych narzędzi jest dużo więcej, tak, znaczy oczywiście można próbować też ściągać tą gotówkę no, w inny sposób, czy ją ograniczać na rynku, tak, ale to jak gdyby banki centralne na razie widzę, tego głównego narzędzia to jest zmiana stóp procentowych, ale też są inne, więc no czekam, aż ktoś zaproponuje, czy któreś banki pokażą oczywiście taki schemat walki z inflacją, bo proszę zwrócić uwagę, że na razie żaden z banków centralnych nie pokazał takiego biznes planu swojego walki z inflacją, co on będzie robił i ewentualnie jakieś schematy, jeśli ta inflacja zacznie się będzie ograniczana, no to czy tamto, tak, natomiast to jest w zasadzie takie są działania w postaci podnoszenia stóp procentowych, okej, no i patrzymy, co się dzieje, tak, natomiast ja nie widzę, żaden z banków centralnych nie pokazał takiego szerokiego takiego, no nie wiem, planu w stylu wychodzimy na walkę, rozstawiamy swoje wojska i walczymy z inflacją tak, tak i tak. No. Nie widział pan coś takiego, panie Piotrze? Przepraszam. Nie widziałem, panie profesorze, gorzej nawet z tego, co się orientuję, to dopiero tydzień temu Christine Lagarde, czyli szefowa Europejskiego Banku Centralnego, po raz pierwszy nie nazwała inflacji przejściową, tylko tak jakby zauważyła jednak, że jest to problem, który narasta, no więc myślę, że dystans od zauważenia, że Houston mamy problem do momentu, kiedy wdrożymy plan, jest jeszcze kawał czasu. Nie, no i tu wracamy do mojego ulubionego filmu i państwa, chyba Kevin Sam w domu. Ja przypominam, jak on przygotował się na walkę z tymi przestępcami, zrobił sobie plan bitwy, prawda, i tak dalej. Wiedział, że oni przyjdą, no i przygotował się doskonale, więc mi chodzi o to, że banki centralne, których głównym zadaniem jest oczywiście no, dbanie o wartość pieniądza, czy tam wzrostu gospodarczego, bo różnie to banki mają w swoich celach pokazane, to powinni taki plan bitwy przedstawić, jakie mają mechanizmy, co będą robić kiedy. I w tym momencie, gdyby też ludzie widzą, że jest ta walka, no wdrożona, tak w sensie oczywiście ograniczania tej inflacji. No nie wiem, ja bym przynajmniej tak to zrobił, no ale no to nie chcę wchodzić w kompetencje bankierów centralnych, no bo wiadomo, tak. Panie profesorze, odeszliśmy, tak. To taka długa dygresja, od wykresów do makroekonomii i bardzo dobrze, bo z tego wyłania się, tak jeżeli mogę, pozwolę sobie tak w skrócie, to podsumować, no, że jesteśmy ewidentnie w newralgicznym miejscu, który wynika właśnie z tego otoczenia makroekonomicznego, ale jak pan sam wspominał, cash is king powoli się zbliża, natomiast podejrzewam, że jeszcze jesteśmy w momencie, w którym tak, banki mają sporą płynność, więc nie podwyższają nam depozytów, więc te lokaty cały czas nie są atrakcyjne. Obligacje już trochę drgnęły dla detalu, ale jeszcze nie na tyle, żeby odciągać kapitał, więc powiedzmy, że te rynki faktycznie akcji cały czas jeszcze mogą być atrakcyjne, bo taki przeciętny inwestor, który ma trochę tej gotówki, jeszcze będzie próbował tutaj szukać na tych rynkach spekulacyjnych, chociaż tak jak już powiedzieliśmy sobie o Nasdaqu, o S&P 500 widać te sygnały niepokojące. No więc jeszcze, bo szukając jednak jeszcze możliwości zarabiania na rynkach akcji, panie profesorze, teraz tak zastanawiam się, do którego wątku przejść, bo w sumie jak sobie zerkniemy na przykład na DAX-a, to on cały czas się trzyma w takiej konsolidacji, widać niepewność. Podobnie jest na przykład na Nikkei 225, czyli od Europy po Azję też mamy takie trochę przeciąganie liny, to znaczy krótkoterminowo można gdzieś łapać fale wzrostowe, ale w takim szerokim ujęciu widać wyhamowanie tego tempa wzrostu. Więc to też się wpisuje w taką tą, że coraz trudniej na tych rynkach akcji zarabiać jest i prawdopodobnie będzie. Tak, ja patrzyłem, właśnie próbowałem włączyć tutaj Nikkei, bo zapomniałem, jaki on ma tutaj skrót, niestety, o, tu jest chyba, proszę zwrócić uwagę, to też właśnie, może usuńmy te linie, które nam do niczego nie są potrzebne.
to mamy właśnie tutaj już od 2021 roku widać, że stoimy w takim no, trendzie bocznym z takimi ciągotami do trendu spadkowego, tak. Nawet gdybyśmy tutaj narysowali. I ja to też to widzę, że tam jest, tam już jak gdyby Japończycy się wyraźnie określili, że nie jest tak łatwo jak było. Także widać to rozwarstwienie rynku. Ja się z tym zgadzam, że powiedzmy, też się zastanawiałem, czy ten, w pewnym momencie już wszyscy nie poszli po prostu do Stanów Zjednoczonych grać na zasadzie takiej, bo tam jest tylko jeden kierunek i gramy oczywiście na giełdzie. Natomiast potem było jeszcze taki przykład, kiedy ten kapitał zaczął się, w pewnym momencie było takich kilka sesji, co na przykład wzrosło zarówno Warszawa, jak i Meksyk. Tam było widać, że na niektórych emergingach jest jakby takie przyłożenie w tych samych dniach, w tych samych sesjach mamy zagranie na emergingach. I zastanawiam się, czy ten kapitał właśnie nie idzie w stronę emergingów, ale to było tak, że na przykład jednego dnia czy drugiego było uderzenie, a potem było jak gdyby zapomnienie o tych rynkach. Czyli to nie były takie pieniądze, które systematycznie odpływały, tylko tak jak na przykład jeden fundusz czy dwa otwierały pozycje, powiedzmy w Japonii, w Polsce tego dnia sobie otworzyły. I to też widać taką determinację w Warszawie, że tam jak ktoś się uprze, to cały dzień kupuje, a następnego dnia już go nie ma, tak? Już ta giełda tam w żargonie, jak mówimy, zdycha, tak? Już ledwo tam wszędzie, że tak powiem. A czasami ktoś przychodzi, przychodzi tak jakby jeden fundusz, ewentualnie, no nie wiem, grupa inwestorów i oni się uprą, żeby tego dnia kupować blue chipy. I to widać, jest bardzo silna sesja, taka. Ale nie ma tej kontynuacji, że w ciągu następnych sesji ten wzrostowy systematycznie trwa, także. No i te pieniądze chyba tam nie poszły, natomiast tutaj jest tak, jeśli by się rzeczywiście rozwinął ten kryzys głębiej, to w pierwszej fali to spadnie wszystko, znaczy wszystkie giełdy pospadają, tak, no bo to będzie taki efekt psychologiczny bardziej, no a potem rzeczywiście ten kapitał w drugiej fali może zacząć szukać rynków, które są niedowartościowane w stosunku do Stanów Zjednoczonych, tak, w sensie tam, gdzie spółki są tańsze, nie wiem, biorąc pod uwagę P/E, P/BV i poszukując okazji, no i Amerykanie zawsze kiedyś wiedzieli, że jak się kończy hossa w Stanach, to muszą iść do Meksyku. Tak? Teraz oczywiście ten portfel jest zdecydowanie szerszy, jest łatwiej zdywersyfikować się na wiele różnych krajów. Tak? Więc no, ale tego na razie nie widać, żeby te pieniądze tak zasilały inne rynki. Więc. Ale to jest o tyle, bo mówi pan właśnie o tym, że widać takie chwilowe przyłożenie kapitału gdzieś właśnie na emergingach, ale też tak, bo o ile Japonia, to ona już jest od dłuższego czasu w takim właśnie trendzie z bocznym, ze wskazaniem jednak na takie tendencje na południe, to jak na przykład, jeśli może pan pokazać DAX-a, bo to też jest ciekawa sytuacja, na tak, przykład na wykresie dziennym, że on jest w takiej rocznej konsolidacji, tu między 15 a 16 tysięcy, o bardzo dobrze to widać, nawet ta średnia zielona, ona się wypłaszczyła, pokazując, że jest takie przeciąganie liny, no i zbliżamy się do takiego, wydaje mi się, punktu przesilenia. No właśnie, ten gdzieś tu się tak trochę rozszerza nawet ten zakres wahań. Coś w rodzaju trójkąta bym próbował tutaj asymetrycznego narysować nawet. Oczywiście tam może on nie będzie jakiś idealny, ale gdybyśmy tak próbowali to narysować, to mniej więcej tak. No i teraz oczywiście teraz znowu jest to pytanie, czy przesadzam, czy nie, no bo tutaj oczywiście to jest tylko hipoteza, bo jeszcze nie można tego dosyć dobrze, ale czy znowu tu nie ma takiego zarysu diamentu, czy się bardzo szerokiego, tak? To proszę nie traktować tego jako skończony rysunek, bo ja sobie zdaję, że po prawej stronie mi tutaj trochę brakuje, ale widać ten trójkąt asymetryczny. Większość trójkątów asymetrycznych kończy się wybiciem dołem, tak mówi statystyka, ale to też proszę nie traktować, że na pewno się wybijemy dołem, bo na giełdzie to takie słowa jak na pewno i zawsze to w ogóle nie obowiązują. No i teoretycznie, gdybyśmy mieli się wybić, powinienem od tego odłożyć, ale odłożę tu, gdzie jesteśmy, no żeby nie straszyć od razu, 13500, tak, to by był taki moment pierwszy, to jest ten minimalny zasięg ruchu, gdyby z tego trójkąta się indeks miał wybić tutaj dołem, tak, natomiast tutaj już też widać taką lekko przyspieszoną linię trendu spadkowego, o, to jest ta, która spycha w tej chwili indeks i teraz tak, jeśli oczywiście DAX by po takiej bazie, o której pan zechciał tutaj wspomnieć, rocznej, wybił się z tego dołem, to ten szczyt będzie obowiązywał na dosyć długo, tak, no bo po iluś latach wzrostu, proszę zwrócić uwagę, no to jednak taki teoretycznie diament czy trójkąt na szczycie z tak długą konsolidacją, no powinien zapowiadać bezce trwającą
nie wiem, rok, półtora. No przy czym to nie musi być od razu krach. Proszę tego nie odbierać, że to będzie krach, tak? Tylko w sensie, że na przykład rynek się będzie usuwał przez dwa, trzy, półtora roku załóżmy, tak? No ale to wtedy część spółek też straci po 40-50% wartości. Niektóre po 70 mogą potracić, tak? No to wiadomo. Także a jeszcze zobaczmy na wskaźniki, jak one wyglądają. Może zapalmy te tygodniowe, bo one są takie bardziej wiarygodne, jak analizują. I tu też proszę zobaczyć, MACD wygenerował wskazanie sprzedaży i on tam schodzi. Tutaj widać słabość, bo MACD się odbił od średniej, to zawsze pokazuje słabość. I on teraz po raz pierwszy znowu od, tutaj jesteśmy od lipiec 2020 roku, no przełamujemy w dół linię zero. Tak. Tutaj może nie ma do końca formacji RGR-a, ale taka formacja bardzo zbliżona jest na MACD-zie, bo tutaj mamy lewe ramię, głowa, no tu brakuje może tego prawego ramienia, ono byłoby takie karłowate, no ale no też jeśli by się tworzyła taka formacja na MACD-zie, to ona też jest taką wymowną formacją, że trzeba uważać, tak, no bo... I tutaj też patrzymy na D plus, D minus, to też jest wskazanie sprzedaży i to już trwa od pewnego czasu, na przykład od listopada, właśnie od końca listopada mamy sygnał sprzedaży. Tu jak popatrzymy na to jest rate of change, to też przełamał linię zero. I stochastic, on wygenerował wskazanie sprzedaży, tu się odbił, no i jest w połowie pasma neutralnego, tak, czyli tak trochę na dwoje babka wróżyła, no ale teoretycznie zasięg spadku może być aż do tych 20 punktów, czyli ma przestrzeń do zejścia. RSI też pokazuje tutaj pewną słabość, proszę zwrócić uwagę. No, wygenerował wskazanie sprzedaży poniżej 70, podwójny szczyt, tu jest linia trendu spadkowego i właściwie odtąd, czyli od czerwca ubiegłego roku, no to właśnie na nim już tendencja spadkowa, czyli takie ostrzeżenie przed możliwością wybicia dołem, tak? Więc to tak, no, te wskaźniki muszą się, znaczy, żeby nawet zaczęły rosnąć, to znaczy, one się już trochę wychłodziły, ale to one nie budują jeszcze takiej fajnej jakiejś na przykład pozytywnej dywergencji, że można powiedzieć, o, tutaj na przykład indeks spada, a my już na wskaźnikach mamy pozytywne dywergencje, to jest czas na myślenie o wejściu. One raczej tak pokazują, że no jest tak sobie i pytanie jest takie, czy ja powinienem utrzymywać pozycję w ogóle w akcjach na rynku niemieckim, bo ta sytuacja techniczna mnie tutaj nie zachęca, tak, więc po co? Takie pytanie retoryczne może. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że jeżeli sytuacja techniczna na niemieckim rynku nie zachęca, na japońskim nie robi tego od dłuższego czasu i niepokojąco wygląda też to, co dzieje się na Wall Street, to panie profesorze, to w takim razie jak wyglądają perspektywy warszawskiego rynku akcji, bo my też dostaliśmy ostatnio rykoszetem i to dosyć mocno, bo jak sobie zajrzymy na WIG, WIG 20, SWIG 80, to cała ta trójka jest poniżej swoich średnich z 200 sesji. Na WIG 20, SWIG 80 jest krzyż śmierci na średnich z 50-200 sesji, na szerokim WIG-u to jest w zasadzie kwestia czasu. Relatywnie silny pozostaje MWIG 40, ale to też bez jakiegoś wielkiego przekonania. No i właśnie, tu widzimy WIG w ujęciu dziennym. Kto wie, czy to nam się właśnie nie buduje teraz. Tu jest szansa wybronienia gdzieś tych 65-66 tysięcy punktów, ale sam pan widzi, że ten ostatnie są tutaj dwa szczyty, drugi coraz niżej położony od poprzedniego. Też jest zagrożenie takim przesileniem na korzyść podaży. Znaczy tak, tutaj weszliśmy od góry i robi nam się taka formacja RGR-a, tylko to jest lewe ramię, głowa, prawe ramię. I teraz tak, jak weszliśmy od góry, no to może być formacja kontynuacji, czyli teoretycznie rynek, gdyby przełamał te 65 tysięcy, no to jedziemy dalej, tak? Czyli i potem, znaczy tam niektórzy odkładają, ja nie jestem wtedy zwolennikiem, bo uważam, że taki zasięg liczenia to jest wtedy, kiedy jest to formacją zmiany trendu, a nie formacją kontynuacji, bo ten RGR był formacją kontynuacji, to wtedy ta minimalny zasięg ruchu jest do 58 tysięcy, ale tą formację tutaj dosyć dobrze widać, tak, więc no wszystko teraz jest w rękach WIG-u, że tak powiem, 65 tysięcy to jest ten moment, 65 500 dokładnie, czyli to dno tej świecy, mieliśmy raz spadek, odbicie, jeszcze raz wybicie i spadek, no i teraz jak gdyby nie doszło, ale gdyby się okazało, że schodzimy w stronę właśnie tutaj tego poziomu, no to on będzie kluczowy i tak naprawdę tutaj dopiero, no powiedzmy, w tej chwili pierwsza oznaka poprawy to jest przełamanie tego szczytu, high, to jest 68 tysięcy i potem kolejny, to jest 73 300. Tu proszę zobaczyć gwiazda wieczorna, jaka piękna, zwieńczenie tego całego wybicia i potem rozpoczęła się fala spadków. Tu też mamy zatrzymanie w połowie wstęgi Bollingera mniej więcej na średnich ruchomych, więc widać, że ten opór ruchomy zaczyna teraz
zaczyna oddziaływać. Teraz też oczywiście można się zapytać, czy tak linię trendu prowadzić już, tak? No bo mogę już ją tak, dzisiaj tam mam chyba wzrost lekki, no to powiedzmy może być naruszana, wtedy on będzie pod znakiem zapytania, czy ona jeszcze jest aktualna, ta hipoteza tej linii trendu spadkowego. No tutaj wskaźniki się trochę bardziej wychodziły, bo patrzymy na MACD, to nawet tutaj się taka lekka pozytywna dywergencja zaczęła robić, w sensie takim, że dołek MACD położony wyżej niż poprzedni dołek, więc to by tak sugerowało, że z tym przebiciem w dół na razie nie będzie za łatwo. Tu podobnie mamy wychłodzenie na stochastik, on jak gdyby tą falę wzrostową teraz zakończył i teraz wszedł do paliw spadkowych, zaczyna się zakręcać, więc na razie on też jak gdyby pokazuje, że ta obrona ma szansę się tutaj jakoś udać, no przynajmniej na razie tyle widać, tak? Natomiast akumulacja, dystrybucja, no to też było widać po wzroście, teraz tak się tak mielą, prawda, czyli jest takie na danym poziomie, jedni wchodzą, drudzy wychodzą, tak? Brak zdecydowania, gdybyśmy na to popatrzyli w układzie dziennym, a w układzie tygodniowym, no to MACD, proszę zobaczyć, on tutaj wygenerował wskazanie sprzedaży, to jest 5-11, czyli 5 tam więcej listopada, to znaczy jest zawsze koniec tygodnia, więc oczywiście to proszę pamiętać wtedy, że to jest liczone do tej świeczki piątkowej. Tu mieliśmy negatywne odbicie, to jest, czego ja nie lubię na MACD, wtedy kiedy się indeks jak gdyby odbił od średnio, nawet do niej nie doszedł, co pokazywało jego słabość i to jest właśnie ta górka, która tutaj była w 14 stycznia mniej więcej, tak, no i potem zejście. I teraz MACD, jeśli przebije linię zero, to jest taki generalny sygnał sprzedaży i to jest potwierdzenie tego wskazania wyżej, czyli w układzie tygodniowym to jednak ten MACD wygląda trochę gorzej, gdybyśmy tak to mieli ująć i tu też mieliśmy chyba nawet falę wyprzedaży, teraz jest takie zatrzymanie, oczywiście tydzień się nie skończy, bo ostatnia świeczka to jest na bazie dwóch notowań, więc oczywiście ten ostatni sygnał trzeba brać z takim przymrużeniem oka. Tutaj też taka negatywna dywergencja w układzie tygodniowym na rate of change, proszę zwrócić uwagę, to co pokazywałem wcześniej. Najpierw była formacja podwójnego szczytu, taka złowieszcza, która się pojawiła, a tutaj już można było spokojnie rysować tendencję spadkową na rate of change. Proszę zobaczyć, tendencja spadkowa na rate of change przy wzroście WIG-u, tak, to zawsze jest takie ostrzeżenie. No, może się rate of change z tego wycofać na zasadzie takiej, że przebiłby po prostu tą linię trendu spadkowego. Gdyby to zrobił, to tak, no to wtedy oczywiście mówimy, że ta negatywna dywergencja została anulowana i poprawia się klimat inwestycyjny, tak? Natomiast no, na razie tego nie ma, ta linia trendu oddziałuje i to jest w układzie tygodniowym, więc to są silne linie, tak? W sensie nie jest to łatwo tak złamać błyskawicznie, tak? Więc to co mogę tu pokazać. To na ten moment klimat u nas też jest raczej kiepski, przynajmniej ryzykowny, można go, myślę, tak nazwać. I jednak bliżej nam do wyłamania tych wsparć bardzo istotnych, które pewnie zwiększyłyby ryzyko dalszej wyprzedaży. Natomiast to, co jeszcze, bo odwołując się trochę do tego, że może jeszcze trzymanie gotówki czy bezpiecznych aktywów, to jeszcze nie jest ten czas, jeszcze jest czas poszukiwania. No to może, panie profesorze, poszukajmy jakichś alternatyw tutaj, bo na przykład styczeń, który był ewidentnie słaby na rynkach akcji, pokazał, że są segmenty, które się wyróżniają in plus i na polskim rynku to były banki. Cały czas jest granie pod to właśnie, pod podwyżkę stóp, po to, że będą wyższe przychody odsetkowe. WIG Bank zyskał 5,35%, był absolutnie numerem jeden na polskim rynku. I tak się zastanawiam, czy tutaj jest, no właśnie, czy to banki są taką jedyną alternatywą teraz, właśnie patrząc przez pryzmat siły relatywnej? Znaczy banki tak, tylko już nawet wczoraj zauważyłem, że już nie wszystkie idą zgodnie, bo na przykład jak mieliśmy tą falę wzrostową tam na jesieni, to właściwie wszystkie banki oprócz tych, z całym szacunkiem tych słabszych, czyli tam Idea banków, prawda, i tak dalej, no boś to też, nie obrażając oczywiście tego banku, też no nie należy do jakichś takich najsilniejszych fundamentalnie, że tak powiem, natomiast wtedy wszystkie zgodnie zwyżkowały, a teraz na przykład widzę już pewne rozwarstwienie, że na przykład ostatnio bardzo silny był Millennium, potem był Pekao S.A. i to właśnie był tak grany, jakby ktoś go tam ciągnął za uszy dosłownie, jak patrzy, miałem takie wrażenie, Pekao BP już trochę gorzej, ale też stosunkowo tam sporo kapitału się lało, jak gdyby no, ciągnąc akcję w górę, natomiast tak widziałem, że na przykład pewną zadyszkę po wybiciu złapał mBank, tak, wcześniej handlowy poszedł, się zatrzymał,
Ink to chyba nawet nie był jakoś tak za bardzo wyciągnięty. Zadyszkę gorszą złapał Santander Polska plus Alior, tak? Bo Alior lubił być taką gwiazdą tam na przykład. On był nawet bardziej wolatywny niż Pekao S.A. Jak się czasami zastanawiałem, co najszybciej może uciekać do góry z banków, to właśnie był na przykład Alior, brałem pod uwagę, albo Santandera.pl. Natomiast w tej chwili Alior w ogóle tak jakby trochę odstawał od pozostałych, tak? No bo tutaj widzimy, że on się jak gdyby zatrzymał i nie zrobił tego, co na przykład Millennium, który właśnie ucieka w tych no to, chodzi mi o tą ostatnią falę wzrostową. Tam jeszcze wcześniej handlowy, tak? No bo to muszę oddać mu, że on właśnie tak. Cały czas tutaj w trendzie wzrostowym. Tam rekord za rekordem był. Tak, nie, to oczywiście oddaję jak najbardziej. Tutaj jeszcze był mBank, tak? On też jak gdyby no, zrobił zwyżkę, ale teraz już też jak gdyby zapalmy go może dziennie, no to widać, że stoi. Tutaj też jak gdyby, no Ink też się zatrzymał w pobliżu oporu i ma dosyć duży problem, tak, tutaj. To nie znaczy, że nie przebije, bo tego nie wiemy, tak, no ale widać, że w tej chwili, no nie przyszło mu to jakoś tak łatwo. Może jeszcze ten Alior w układzie dziennym zobaczmy, tak, no to widać, że jest sporo poniżej tego szczytu, który miał tutaj w styczniu, tak. Natomiast PKO OSA, no to jak popatrzymy, no to tutaj też on w pewnym momencie zrobił tam intradayowo szczyt, teraz miał korektę i wczoraj też po zwyżce zbliżył się ponownie do tego szczytu. PKO BP, on w sumie też tutaj w pobliżu swojego szczytu, ale on jest jakby trochę cięższy od PKO SA, to zdecydowanie widać, tak. Ja jeszcze sobie tam wynotowałem, że gdybyśmy popatrzyli na tutaj WIG Chemię, on się znajdował w trendzie bocznym, bo może teraz to już nawet patrzymy na te spółki, które nie spadają, cieszymy się, że coś stoi w trendzie bocznym, a nie, że zniżkuje, no to jest oczywiście ten indeks, na który należy zwracać uwagę, no ale jeśli na przykład będziemy mieli pod uwagę rosnące ceny gazu brali, no to jest akurat negat dla WIG Chemia, tak, więc tu też wyniki spółek chemicznych będą od tego zależały. Jeszcze WIG Telkom tutaj też chciałem pokazać, bo on też w takim trendzie bocznym się zatrzymał i on też mi się tutaj w trendzie bocznym w sensie oczywiście tutaj wsparcia, także należy zwrócić uwagę, czy będzie bronił tego wsparcia, czy się przełamie. Jeśli się przełamie, no to oczywiście zapominamy o tym sektorze. Jeszcze był WIG Moto, przepraszam, który był w trendzie bocznym, o ile dobrze pamiętam. O, nawet jeszcze do góry wychodzi, przepraszam, tak, WIG Moto. Tak, to są te dwa indeksy, które WIG Bank i WIG Moto, takich ewidentnych trendach wzrostowych, które mi się podobały. Jeszcze może zobaczmy MWIG 40. To jeszcze tylko do tych branżówek to sobie pozwolę dodać, że na przykład jeśli chodzi o telekomy, to wczoraj, dzisiaj też teraz przed chwilą patrzyłem, Orange bardzo dobrze sobie radzi, więc to się wpisuje w to, co widać na wykresie tym szerszym. No i jeśli chodzi o motoryzację, to faktycznie też spółki typu Autopartner, Intercars, to ostatnio na Twitterze dużo ludzi zwracało uwagę, że to są też mocne podmioty, więc to pokazuje właśnie, że jest kilka takich perełek, które cały czas gdzieś tam grają. Tak, nie, no teraz rynek się już coraz, on się rozwarstwił na zasadzie na spółki, które znajdują się w trendach, zaczynają wchodzić w trendy spadkowe i te, które podążają w górę, natomiast tych w trendzie wzrostowym robi się coraz mniej, tak, w sensie oczywiście tam są banki i z pozostałych branż to jest niewiele spółek, które mi się podobają. Ja tam był taki moment, kiedy też mi się podobały spółki fotowoltaiczne, i zwróciłem uwagę, nie wiem, tam Grodno, to jest taki, on spadł fałem, Grodno, spadł fałem i odbił się fałem, więc ma takie ciągoty, żeby próbować przebijać ewentualnie opór, więc to jest to, na co zwróciłem uwagę. Fotowoltaika był taki moment, kiedy była dosyć mocno wyprzedawana, większość spółek może oprócz Grodno, natomiast potem było takie odbicie i teraz no, część tych spółek tak stanęła z takim znakiem zapytania, tak, co dalej będzie, więc to też jest taki sektor, na który moim zdaniem należy zwracać uwagę, bo jeśli my rzeczywiście będziemy musieli robić te wszystkie zmiany energii, z węglowej w stronę właśnie energii no, fotowoltaicznej czy tam atomowej, no to te spółki moim zdaniem mają szansę i
Ja mam nadzieję, że te przepisy też zostaną jakieś w Polsce poprawione, również takie, żeby zachęcać ludzi do inwestowania w tym sektorze i żeby większość energii, może na początku to będzie trudno, żeby większość, ale żeby systematycznie procent energii produkowanej z alternatywnych źródeł zwiększał się, tak? Bo też ciekawe jest trochę to, że jak trwoga, to wracamy do takich spółek, powiedzmy, przemysłowych, bo ostatnio widać to było na tych firmach hutniczych, mam na myśli Cognor, mam na myśli Bowim, mam na myśli Alumetal, też, tak. O, tu na przykład widać, a to jest jeszcze, tak, Cognor. No to taki piękny spodek nam się tutaj zrobił, tak, gdzieś to... między 4-3,5, klasyka. Tu mamy Bowim też, zwrotka, powrót nad średnie, wybicie z takiego kanału spadkowego, także... No, też wygląda to ciekawie. Tak, to jest też branża, która mi się podoba, ale proszę zwrócić uwagę, że to raczej lżejsze, bo jak popatrzymy na stal produkt, który jest dla mnie takim sztandarowym, stalowym, no to u niego tego nie widać, tak? Znaczy on spadł, stoi w trendzie bocznym, tak? Stal Profil chyba też miał profil, o ile dobrze, o. On też po nim jak gdyby nie widać. Tam są trzy spółki takie lżejsze, stalowe, czyli taka lżejsza szarża, że tak powiem, na których rzeczywiście widać zarysowane trendy wzrostowe, natomiast na tych ciężkich, przynajmniej tam w moim odczuciu, tego nie widać. Ale oczywiście teraz rynek będzie taki, że trzeba będzie dobrać spółki, które się znajdują w trendzie, ewentualnie je grać. Natomiast jeśli jest na rynku średnio czy słabo makroekonomicznie, czy pogarsza się makroekonomia, to proszę pamiętać, że trend nie będzie moim sprzymierzeńcem, czy w sensie rynek, czy makroekonomia nie będzie moim sprzymierzeńcem, tylko będę musiał dobrze dobierać spółki. No a jak się okaże, że się pomylę, to trzeba będzie szybko ciąć straty, bo ja tutaj też patrzyłem na Dino, bo dla mnie on był także, dla mnie taką firmą, która taka gwiazda była. Teraz on ma takie ciągoty właśnie do, no, ku południu, że tak powiem, i to coraz bardziej widoczne. Zanim się połączyliśmy, to spadał, cena spadała, więc to jest dla mnie pytanie, czy na nim nie dochodzi też do zmiany trendu, tam z formacją podwójnego szczytu widać i tak dalej. I czy właśnie te takie sztandarowe spółki, bo dla mnie Dino było taką sztandarową spółką, która tam zawsze na północ, czy taka pewna inwestycja, czy tutaj też nie mamy czegoś takiego, jak kiedyś było na Wawelu, wielokrotnie wybieranym przeze mnie tam do portfeli jeszcze, jak pan to prowadził wiele lat temu, no a teraz proszę zobaczyć, panie Piotrze, to nasz stary Wawel, tak, no coś się z niego zrobiło, z całym szacunkiem dla czekolady i wyrobów, no to już nie jest 1400 zł, tylko 500, tak, więc, a kiedyś, proszę zwrócić uwagę, no to była firma mlekiem i miodem, czy czekoladą płynąca, tak, no, pachnąca, a i, znaczy nie chciałbym, żeby to spotkało Dino, oczywiście ja tego nikomu nie życzę, ale zawsze mam w pamięci tego typu wykresy, bo kiedyś jak ktoś powiedział Wawel, no to każdy mówił spółka skała, no dzisiaj już tak nie jest. No i tutaj jak popatrzymy na ten układ szczytowy, o tu proszę zwrócić uwagę, to czy, bo to jeszcze była fala wzrostowa, ale jak teraz zapalę jeszcze raz Dino, to czy nie ma czegoś takiego, o tutaj blisko szczytu właśnie, co ci przypomina widok znajomy ten, tak, więc no, znaczy ja nie mówię, że to się zdarzy, proszę tego tak nie odbierać, tylko zawsze trzeba zwrócić uwagę, czy historia się nie chce powtórzyć, tak, bo no, tamten jest producentem, ten jest powiedzmy sprzedawcą, gdybyśmy to tak chcieli ująć, tak, no bo Dino raczej sprzedaje niż sam coś produkuje, ale wykres jest tutaj taki no zbliżony w pewnym sensie, więc na tym WIG-u 20 i tak jak nawet popatrzymy PKN Orlen, no to PKN Orlen, tak, no to też taka, tak widać, że tutaj siła ciążenia na nim, Lotos, który był w pewnym momencie gwiazdą, też zaczął robić takie ostrzeżenia dotyczące możliwości wyjścia dołem, tak, więc no te sztandarowe spółki, no tak, te wykresy nie są zachęcające, no nie będę Państwu mówił, że one mi się podobają i pieję nad nimi, no bo tutaj jest najczęściej obrona w pobliżu, wsparcie jakieś, tak, to jest wtedy pytanie jest takie, czy w ogóle ją posiadać, skoro się broni, znaczy oczywiście mogę ją kupić i położyć stop loss poniżej wsparcia i powiedzieć ryzykuję, bo natomiast oczywiście jest, jak ktoś na siłę chce inwestować, to mówi, no to nie jest taki moment, że moim zdaniem, że powinienem zainwestować, bo rynek mi sprzyja, tylko rynek takie daje szansę pół na pół, natomiast ja sam próbuję zainwestować, ale to nie jest taki okres, jak na przykład był nawet rok temu, wtedy kiedy rynek, czy powiedzmy półtora roku temu, kiedy wystarczyło, no, może kupić cokolwiek i rosło, tak, no bo to był taki moment, a teraz już tak nie jest, teraz trzeba wybierać odpowiednie spółki i staramy się właśnie gdyby pokazać niektóre z nich, ale to nie jest taki okres, gdzie pieniądze robią się same na giełdzie.
Ja tydzień temu robiłem takie podsumowanie stycznia tutaj na kanale i tam na przykład zerknąłem sobie, szukając siły relatywnej na spółki, które są powyżej swoich średnich z 50-200 sesji i które na ostatniej sesji miały tam obrót powyżej 100 tysięcy złotych, czyli powiedzmy takie w miarę płynne jak na polski rynek, i ich było niespełna 70. Także takich podmiotów, które się trzymają, jest niewiele. Większość, zdecydowanie najbardziej reprezentowane było oczywiście big banki, także to się w to wpisuje. A ja chciałem jeszcze podpytać, panie profesorze, bo użył pan takiego stwierdzenia właśnie, że spółka skała, tak jak kiedyś to było z Krukiem, kiedyś też pamiętam jeszcze takie czasy pierwszych pańskich typowań, to była na przykład Amika. A co pan myśli o Kruku? No właśnie Kruk, tutaj mamy Kruka i on też ma takie lekkie ciągoty tutaj, tutaj jak popatrzę na niego, to on znowu tam obrona wsparcia i tutaj też jak popatrzymy na niego, no to tutaj widać, że to jest takie, to on ma kilka takich poziomów, teraz atakuje jeden, tutaj ma jeszcze niżej jeden położony, natomiast no tutaj pytanie, czy się nie robi też jakaś formacja wierzchołkowa, żeby nie wyszedł dołem. On, teoretycznie im gorzej na rynku, tym dla niego lepiej, no bo on oczywiście te długi może taniej kupować i robić, no więc fundamentalnie to akurat byłoby to dla niego wzmocnienie, natomiast teraz patrzymy na wykres, tak, bo fundamentalnie dla niego im gorzej w makroekonomii, tym lepiej, ale wykres jak gdyby na razie tego tak specjalnie nie pokazuje, że jest tak dobrze. W wariancie optymistycznym to byłoby coś takiego, że on w tej chwili po tej całej fali wzrostowej robi coś w rodzaju takiej bazy. O, to jest jego baza i potem musiałby się zacząć bronić, wchodzić w kolejną falę wzrostową. No ale tutaj na razie tutaj raczej takie półkole na szczycie widać, zaokrąglony szczyt, który jest no nie jest taki zachęcający do zwyżki. Tutaj też gdybyśmy tak popatrzyli, to on się wybił, zrobił taką ala pułapkę hossy i teraz jest cały czas poniżej. Musiałby wrócić powyżej tego szczytu. Haj, to jest 340, 350 zł, załóżmy, tam nie bawmy się w detale. 350 zł wtedy by oznaczało, że powrócił do tej tendencji wzrostowej, natomiast tutaj na razie tego nie widać. Tu jeszcze można tą linię spróbować poprawić może trendu wzrostowego, no to ona, ta linia działałaby, no tak, no to już jest przebita w takim przypadku, gdybyśmy ją tak ostro narysowali. On oczywiście nie jest w stanie utrzymać takiej linii trendu wzrostowego w długim okresie, więc teoretycznie gdyby się pojawiła kolejna fala wzrostowa, to ta linia się nachyli jakoś, to znaczy ona będzie pod innym kątem, ciężko mi teraz powiedzieć, bo to będzie zależało od tego dołka, który by się tutaj na przykład pojawił, byłaby pod mniejszym kątem, bo no żadna spółka nie jest w stanie utrzymać takiej tak ostro nachylonej linii do osi czasu w długim horyzoncie, tak, więc to nie znaczy, że od razu spadnie, tylko może oczywiście zrobić dołek i dopiero kolejną falę, tak, no ale tutaj widać, że mnie się akurat ta formacja słabo podoba, nie wiem jak panu, Japończycy to by powiedzieli, że to jest taki zaokrąglony szczyt się robi, to trzeba tam uważać po prostu, no, dać sobie jakieś wsparcie i po prostu powiedzieć, że jak spadnie, to złożyć zlecenie i trudno, to mnie wyrzuci, no bo no cóż, taki mamy moment, że tak jak pan wcześniej powiedział jeszcze rok temu, na czego by człowiek się nie złapał, to w zasadzie miał 80% szans na to, że to będzie rosło. Teraz się te proporcje może nie odwróciły, ale na pewno no, znacznie uszczupliły. Natomiast, bo tak, a tu no jeszcze pan Amika też pokazuje, no to tak, też kiedyś pamiętam, była gwiazda. Też był kiedyś gwiazda, to była kiedyś też gwiazda spółka, która pamiętamy, na której się tam zarabiało. Teraz już tak trochę gorzej było. Ostatnio Forte było też takim, te meble w Polsce zrobiły karierę, ale one teraz akurat Forte spadły, próbują się tutaj bronić tam w okolicach tych 40 zł, więc nie chcę ich przekreślać. Tutaj może by tą linię było widać, tu była na przykład załóżmy tam linia trendu. Tutaj nawet był clean dosyć dobrze widoczny, o, taki wzrostowy, z czego się tam wybiło w dół, prawda? Natomiast oczywiście teraz pytanie, czy jeśli teraz by robiła dołek, no to wtedy ta linia załóżmy byłaby tak nachylona pod takim kątem, pod mniejszym kątem do osi czasu i mógłby teoretycznie dalej porosnąć, ale to wtedy musiałby przełamać szczyt tutaj na 50 zł i wchodzić tutaj w falę wzrostową, tak? Bo to, że to jest dołek, to my tego nie wiemy. No tu jest akurat ostatnio dołek położony powyżej poprzedniego dołka, więc to jest lekko zachęcające, tak patrząc na sam układ cenowy. Tu nawet MACD w tym układzie tygodniowym próbuje generować wskazanie kupna i to się wesparł, czy wsparł może dokładnie po polsku, na tym poprzednim dołku, więc tutaj pojawia się kilka takich sygnałów, które no oczywiście na zasadzie na razie spółka do obserwacji, jeszcze ten wykres nie jest taki zachęcający, że bardzo nam się podoba, tak? I tutaj chyba jeszcze powinien narysować linię trendu spadkowego, bo on próbuje właśnie ją pokonać, to jest ta najbardziej konserwatywna linia, natomiast tu była taka przyspieszona, którą chyba nawet pokonał, o, o ile dobrze ją narysuję, o, to tą już pokonał, tą pierwszą taką, tak? Teraz ta konserwatywna w tej chwili średnioterminowa, że tak powiem, byłaby
byłaby ewentualnie do przełamywania. Ale no to nawet patrząc na ten wykres, można się zastanowić, on stoi na wsparciem jeszcze na tym szczycie. O, dokładnie, bo to też należałoby tutaj narysować. Ten szczyt, idealne zatrzymanie, tutaj nawet na poprzednim dołku. Także ten dołek ostatni, który zrobił, jest potwierdzony wcześniej, tu się odbił. No i teraz jest taki wielki znak zapytania, powinienem napisać, ale na zasadzie takiej, że jest do obserwacji ta spółka, tak? W sensie, że nie skreślałbym jej. Tak jak, no nie wiem, tam wcześniej, no, może nie to, że skreśliłem, ale na przykład mniej mi się technicznie kruk podoba niż to, tak? Gdybym miał jakiś ranking zrobić tych spółek. Tak, teraz zwróciłem uwagę a propos Kruka i Forte, że obie te spółki od tych dołków z 2020 roku w ciągu niespełna dwóch lat zyskały 6 razy. Na przykład w przypadku Forte to jest tu zwyżka, tak pi razy oko mówię, z 10 na 60 zł. Prawda? No, to można powiedzieć, że to był gaz wciśnięty do dechy absolutny, więc to też nie oszukujmy się, żadna spółka, żaden inwestor nie wytrzyma takiej dynamiki wzrostu, zacznie się w końcu spieniężać. No i teraz mamy taką na przykład tutaj korektę 60 na 40, czyli mamy 1/3. To jest duża korekta. Niektórzy powiedzieliby, że już bezsa, no ale trzeba właśnie pamiętać o tym, że ten gaz do dechy był wciśnięty na maksa, więc też trzeba się liczyć z tym, że te spadki będą duże i być może tutaj faktycznie te wsparcia jakoś zadziałają. Panie profesorze, ja chciałbym teraz jeszcze przejść, bo nie wiem jak pan stoi z czasem, bo już mamy 13:15. Super. Bo w sumie trochę wcześniej zahaczyłem o te stalowe spółki, trochę pan wspominał PKN Orlen, Lotos, czyli jednak gdzieś trzymamy się surowców, bo chciałbym jeszcze pomówić chwilę o tej hoście surowcowej, bo ona trwa. Jej symbolem jest chociażby to, że ropa WTI w styczniu wzrosła podrożała o ponad 17%. Mamy pierwszy raz od 2014 roku baryłkę powyżej $90. Dzisiaj jest trochę na minus, ale ona już tam w porywach sięgała 92 w ostatnim czasie. I to jest tylko taki symbol tej surowcowej hossy, bo powiedzmy, że nadal jest to jednak surowiec strategiczny. Wcześniej mówiliśmy trochę, też się odwołam do Rosji. Wiadomo, że to zawsze też, jak jest ropa naftowa, Rosja, USA, to jest też geopolityka. Natomiast zmierzam do tego, że cały czas ta hossa surowcowa trwa. Ona się oczywiście gdzieś przekłada na spółki, ale też same surowce dają okazję do zarobku. Też jak korespondowaliśmy przed tym programem, to podesłał mi pan między innymi tutaj pallad, platyna, soja, bawełna, kukurydza. Panie profesorze, to rozumiem, że jeszcze na rynku surowcowym tutaj nie cash is king, ale raczej dobra selekcja i szukamy tu okazji. Tak, no to jeszcze akurat analizując tą ropę, proszę zwrócić uwagę, że ona się porusza w takim trójkącie asymetrycznym, tak, te drgania są coraz większe. Większość takich trójkątów kończy się wybiciem dołem, tak, to też jak gdyby wiemy. Natomiast gdyby ropa przebiła ten trójkąt w górę, to tu by się zaczęło jakieś szaleństwo Majki Skowron po prostu, bo to oznacza, że ona, cena mogłaby być na hiperbolę wzrostową. Przynajmniej tak się dzieje w przypadku spółek, no bo surowiec to jak gdyby może nie ma aż takiego potencjału w sensie, że może takie zyski w przyszłości generować jak spółki, ale to tak mniej więcej wygląda. Natomiast tak, na tych innych surowcach też miałem pewnego rodzaju, właśnie na przykład może za F, to są oczywiście wszystko przez kontrakty terminowe oglądamy, także jak gdyby nie jest to spot, pallad, tak, przepraszam, jak to było, tutaj jedno mam. Pallad, tak? O, proszę zwrócić uwagę. Mi się wydaje, że one na przykład w układzie dziennym, to już zauważyłem, proszę zwrócić uwagę, taka formacja odwróconego RGR-a, tutaj krótkoterminowa, lewe ramię, tu bym robił głowę, tutaj teoretycznie tworzyłoby się prawe ramię i tutaj też na samym dole widać było takiego RGR-a krótkoterminowego, ten krótkoterminowy RGR wpisany w taki szerokoterminowy, czyli tak jakby jakaś formacja zmiany trendu i to takiego trendu od maja 2021 roku. On właśnie w tej chwili znajduje się, cena się odbiła się od linii trendu spadkowego. No i teraz widać, że mamy tą dłuższą linię, która walczy, która chce wypchnąć cenę w górę i przepraszam, zepchnąć cenę w dół, a od dołu mamy tą linię średnioterminową, tak, która próbuje wypchnąć. Także tutaj widać, że na palladzie mamy próbę zmiany trendu. Może akurat tego nie widać na układzie oscylatorów i wskaźników, one są dosyć mocno wykupione, więc tutaj ta korekta się może przedłużyć. Natomiast gdyby ja bym zwracał uwagę na ten układ od września, że jest próba zmiany trendu tego spadkowego na wzrostowy. To, co mi się zaczęło też podobać, platyna też, ona też miała taki układ boczny,
przynajmniej nie spada i próbuje też po tej fali spadkowej zrobić coś w rodzaju podwójnego dna. Tu jeszcze oczywiście dopiero przełamanie tego szczytu by otwierało drogę wyżej, tak? Gold to już sobie tam kiedyś chyba ma przez kontrakt. To jest, przepraszam, źle, F Gold, tak? To jest akurat ten spodek z łuchem. Tu się ludzie, widzę, przepraszam, niecierpliwią, że to nie rośnie, bo każdy by chciał, że jak kupi, to rośnie. No ale to tak nie jest, jak go tam włączymy w układzie tygodniowym. Jak się kupi, to zazwyczaj spada, panie profesorze, nie tak. Wiem, jak to jest. No właśnie, to jest, proszę zacząć, to jest ten spodek, na który gramy, tak? To jest spodek, który ten 2011, tak. Wszyscy wtedy się podniecali, że to będzie kosztowało niedługo, tam 20 tysięcy, czy tam 10 tysięcy, już nie pamiętam. Nie, to było 20, bo to przez kontrakty na to patrzymy, to miało kosztować tam, nie wiem, 40 tysięcy, prawda? Więc oczywiście to jest ten spodek i teraz mieliśmy wybicie i teraz się tworzy ucho po prostu, no i to wymaga czasu tak naprawdę i tutaj nikt z nas nie powie, kiedy ono się zakończy, bo nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, tak? Natomiast on się, znaczy złoto się broni. Ja wiem, że makroekonomicznie to akurat teraz nie jest sprzyjający okres do, no bo tutaj podwyżki stóp procentowych sprzyjają no, aprecjacji dolara w stosunku do innych walut, a to jest wrogiem surowców, tak? Aprecjonujący dolar, więc oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, natomiast no, patrzę teraz na niego technicznie, no więc tutaj właśnie mam technicznie wygląda tak, jakbym chciał zrobić spodek do wybicia, a w głowie mam makroekonomię, która może mu nie sprzyjać, że tak powiem, tak? Więc to srebro to jest chyba taki najgorzej tam jakoś, znaczy po tym wybiciu teraz odpoczywa tak naprawdę. To był ten corner tam gdzieś w 2021 chyba ten taki słynny. Pamiętają Państwo, tam była jakaś taka zmowa srebrna inwestorów. Teraz jak gdyby znajduje się w korekcie, tylko srebro ono najczęściej rusza dopiero po złocie, czyli najpierw idzie złoto i srebro stoi, znaczy z moich obserwacji jest takie opóźnienie, a potem tak gwałtownie rusza to srebro, że po prostu błyskawicznie próbuje dogonić wzrost złota, więc dla mnie tym najważniejszym rynkiem jest zawsze rynek złota i wtedy jak gdyby wiem, że po jakimś czasie zanim ruszy srebro, tak? Znaczy jeśli by taki wariant się miał spełnić. Tak. Natomiast ono tak technicznie to chyba najgorzej z tych spółek, znaczy nie spółek, przepraszam, tylko surowców wygląda z tych, co mi się, podobało. Tam też widać na surowcach rolnych, tu jest też spora aprecjacja, to jest akurat pszenica. Cały czas ten trend wzrostowy. Ostatnio może się pojawiły pewne ostrzeżenia przed możliwością zmiany, bo tutaj już mamy zderzenia z tą linią trendu. Jeszcze tam troszeczkę tu brakuje, tutaj myślałem, że wyżej. Natomiast tutaj już na początku, tutaj można rysować krótkoterminowy trend spadkowy, natomiast jeszcze ten średnioterminowy działa. Tutaj soja też, soja znajdowała się, o właśnie, ona wróciła i to tak bardzo gwałtownie. Tutaj do takiego trendu wzrostowego i zbliża się do tego swojego szczytu, no to wczorajsze doji może jest takie zniechęcające i tutaj jakaś korekta do wnętrza się powinna pojawić, ale widać, że te surowce bawełna jeszcze, nie wiem, czy mam to przez kontrakt, czy może jeszcze korn, może popalę, przepraszam. O, może popatrzmy, tu jest właśnie, to jest bardzo podobnie ostatnia ta fala wzrostowa od jesieni, która trwa i to też jak gdyby trochę potwierdza, no nie wiem, tą inflację, bo akurat jeśli chodzi o surowce, to one nie powinny zwyżkować pierwszej fali inflacji, jeśli ta inflacja już tam załóżmy trwała wcześniej, one dopiero w drugiej części, czy z jakimś opóźnieniem do inflacji startują i jak popatrzymy nawet właśnie kukurydzę i soję, to one tak wystartowały od jesieni ubiegłego roku do trendu wzrostowego. Jeszcze chciałem pokazać. Nie, przepraszam, to tutaj chyba, nie wiem, czy tą bawełnę tutaj oglądałem, czy na innym. Koton pewnie będzie, tak jakoś? Tak, właśnie patrzę, tylko czy ma przez kontrakt, czy... O, jest przez kontrakt, jest. Przepraszam, jest przez kontrakt, okej, okay, no to tutaj widać, tak? O, właśnie. Właśnie mamy, i tutaj też mieliśmy taki fajny trójkącik wzrostowy, z którego nastąpiło wybicie w górę. O, proszę zwrócić uwagę, tak, no i tutaj kolejny i teraz cały czas, tylko tutaj też trzeba już byłoby uważać, bo to się tak gdzieś do jakiejś piątej fali zaczynamy zbliżać wzrostowe, jeśli to potraktujemy jako pierwszą, drugą korektę, ta trzecia nie była zbyt mocna i ewentualnie piąta, no ta korekta teoretycznie teraz mogłaby być
mogła być trochę silniejsza niż te poprzednie, tak? Zresztą tutaj jest też zasadę zmienności było widać, bo tu była fala korekty złożona, a ta korekta ta w czwartej fali teoretycznie była prosta, więc na razie trwa moim zdaniem fala piąta, ale tu tutaj już jak gdybyśmy założyli z teorii Eliota, że tu jest równość tych fal trzeciej i piątej, co oczywiście jest tylko pewnym przybliżeniem, no to ten potencjał nie jest już za duży, tak? Więc tu jest pewne ostrzeżenie. No ale jeszcze jest tam jakieś, no nie wiem, około 8-9% teoretycznie zakładając równość fal, jeszcze jest potencjał tutaj do ewentualnie takiego szybkiego manewru spekulacyjnego, że tak powiem. Tak? Natomiast proszę zwrócić uwagę, te surowce pochodzenia rolnego są w tej chwili na fali. To jest ten segment, na którym widać aprecjację w kilku miejscach. Tak? To było o tyle ciekawe, że na przykład bezpośrednio się przekładało do momentu eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na spółki ukraińskie notowane na warszawskiej giełdzie, bo to Agroton, Milky Land, tam jest chyba, nie pamiętam, no jest dużo tych spółek, to one zyskiwały, natomiast no niestety ta geopolityka i mocarstwowe zapędy naszego wschodniego sąsiada no przeszkodziły troszeczkę. Ale panie profesorze, wspomniał pan tam tak o tym, że ta w tej pierwszej fazie inflacji tutaj, jeśli dobrze zrozumiałem, to nie powinno być takiej dodatniej korelacji, ale czy generalnie, bo przecież inwestorzy chyba grają pod to, że jednak ta inflacja zostanie z nami na dłużej, to jest czynnik, który właśnie tu wspierałby te rynki surowcowe, bo wówczas te rynki surowcowe byłyby idealnym zabezpieczeniem przed tą inflacją. No tak, to znaczy to tak było wcześniej, bo proszę pamiętać, że wcześniej nie było nigdy kryptowalut, tak? I nie było takiego, powiedzmy, kolejnego w tych naczyniach połączonych jakiegoś naczynka, gdzie te pieniądze mogły uchodzić. I teraz ja już myślałem, że właśnie część inwestorów pójdzie w stronę surowców, właśnie w stronę złota czy platyny. Natomiast ostatnio mieliśmy też atak na bitcoina, tak, że tak powiem, więc tam dosyć mocno kryptowaluty zaczęły zwyżkować i mi się wydaje, że część tego gorącego pieniądza właśnie no, uciekła, nie wiem, z rynku zakładam, z rynku giełdowego właśnie w stronę inwestycji alternatywnych, w stronę kryptowalut, a nie w stronę metali. No tu może metalom oczywiście nie sprzyja to potencjalne podwyższanie stóp plus aprecjacja dolara. No, przed kryptowalutami nie ma takiego wyznacznika i tam wcześniej była też taka silna korelacja, dosyć dobrze widoczna, że kryptowaluty zachowywały się mniej więcej tak jak akcje w Stanach Zjednoczonych, ale ona ostatnio jakieś półtora tygodnia, czy no mniej więcej około półtora tygodnia została złamana i teraz kryptowaluty zachowują się zdecydowanie silniej niż akcje w Stanach Zjednoczonych, ja przynajmniej tak to widzę. Tu jeszcze na WIG Ukraina, proszę zwrócić uwagę, że też widać formację RGR-a, taką klasyczną tutaj, prawda? To jest taka wąska i być może, że tutaj nawet jakaś taka szersza się pojawi, karłowata, gdyby dalej doszło do spadku, bo tutaj nie możemy powiedzieć, że to dalej nie zejdzie, ale no to na pewno, a Japończycy to nazywają formacja zaokrąglonego szczytu, to chyba doskonale widoczne jest. To nie są takie formacje zachęcające do inwestycji, przynajmniej na razie, aż się tu nie pojawią jakieś takie powroty powyżej poprzednich szczytów, także to w tej chwili jest na razie tylko obstawianie, że to już jest koniec i akurat tu jest dołek, tak, bo patrząc na to tak od tutaj nawet od dołka w październiku 2020 roku, no to tutaj na razie mamy formację szczytową, tak. No to jeszcze taki klin też na górze można było rysować, gdybyśmy on też jak gdyby ostrzegał ewentualnie o przed możliwością wybicia i to doszło do tego wybicia, jak gdyby, prawda, z tego klina. Natomiast ja też patrzę właśnie na te formacje RGR-a, no i ten zasięg chyba z tego klina został zrealizowany, bo to jest wysokość, tutaj odkładam, no, został, tak, więc on już jak gdyby indeks spadł tyle, ile miał tam teoretycznie zrobić. No ale na razie mnie ta formacja nie zachęca osobiście do, gdybym mógł kupić WIG Ukraina, prawda, w sensie samego wykresu WIG Ukraina. Panie profesorze, to jeszcze na koniec wątków giełdowych chciałbym poprosić, czy może pan odpalić wykres WIG nieruchomości? Bo żeby to było dobre tło do tego wątku, który chciałbym teraz poruszyć, bo to jest, mam na myśli rynek deweloperski, bardzo gorący temat. Ja kilka razy już się odwoływałem tutaj przy okazji naszych rozmów do pańskiego pamiętnego felietonu w Parkiecie chyba z początku pandemii, kiedy właśnie zwracał pan uwagę na to, że jeżeli rynek nieruchomości zacznie się sypać, w sensie dojdzie tam jednak do spadków cen, to może to się rozlać na całą gospodarkę, bo jest to jednak jeden z tych rynków kluczowych, jeden z tych, który stanowi pewien swego rodzaju fundament.
No i niestety, ale mamy tego oznaki, bo te rosnące stopy, które gdzieś tutaj stanowią jakiś kręgosłup tej naszej dzisiejszej rozmowy, trudno też, żeby tak nie było, one przekładają się w bardzo bezpośredni sposób na to, co już się dzieje na tym rynku. Wynotowałem sobie kilka takich informacji, które mogą być istotne. I na przykład w styczniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 28 tysięcy potencjalnych kredytobiorców, czyli o 25,9% mniej niż rok wcześniej. Też Biuro Informacji Kredytowej prognozuje, że ten popyt spadnie o 58% w całym pierwszym kwartale. Widać też to właśnie po tym wykresie, który tutaj widzimy, że ceny spółek deweloperskich wyraźnie zaczęły spadać tak mniej więcej od października, czyli już wyprzedzają to. Zaczęły się spadki już w momencie, kiedy RPP po raz pierwszy podniosła stopy procentowe. Więc no, zaczynam się i chyba słusznie, nie wiem, panie profesorze, obawiać się o to, że ten rynek nieruchomości może się załamać, może już nie być taką ciekawą alternatywą do tego, żeby inwestować tam. Tak, więc dla mnie takim wyznacznikiem to był Dom Development. Nie wiem dlaczego, ale sobie ją ubzdurałem, że to jest dla mnie taki wyznacznik rynku nieruchomości i ona już w czerwcu zaczęła słabnąć, co mi się przestało podobać i potem jeszcze próbowała tutaj gdyby wyjść w górę, ale teraz już tak naprawdę widać to odwrócenie trendu, który mamy. Natomiast ja powiem tak, że jeśli chodzi o rynek nieruchomości, to moim zdaniem te ceny były za wysokie, znaczy one poszły za szybko w górę. Potem były napędzane tanim pieniądzem z kredytu, który był znowu brany tam przez Polaków, no bo na tym rynku się będę koncentrował, więc to znowu taki scenariusz jest z 2008 roku, zaczyna mi się przypominać, tylko może w tej chwili nie było brane, to nie były te kredyty we frankach. Wydaje mi się, że świadomość Polaków jest nadal cały czas na tyle niska, bo teraz jak patrzę na audycje w popularnych stacjach radiowych i tam wszyscy płaczą, że tym kredytobiorcom jest źle i tak dalej, to ja się pytam, no czy ktoś ich zmuszał do brania tego kredytu, tak, bo często oni mówią, ja nie lubię tego określenia akurat, że brali pod korek, czyli maksymalną kwotę, jaką tylko mogli, no to po prostu brali i zadłużali się, myśląc, że nie wiem, te stopy się utrzymają na, jak gdyby to, nie wiem, bo stąd do wieczności, co jest rzeczywiście niemożliwe. Teraz płaczą, że one wzrosły, natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że tam większość kredytów w tej chwili można też zmienić warunki na to, że będzie o stałej stopie i do mnie parę osób zadzwoniło jeszcze, jak te stopy były niskie na jesieni ubiegłego roku i pytały się, co ja bym zrobił. Ja bym zmienił na stałą stopę, bo na jesieni ubiegłego roku, to ta stopa była no, niższa niż obecnie i można było się tam łatwo przekonwertować na stałe. Oczywiście ludzie tutaj tylko, no, jak gdyby nie, to jest zawsze też taki problem, że banki jak oferują stałą stopę, to ona jest wyższa od obecnej, tak? No bo one muszą część ryzyka wziąć na siebie, że gdyby te stopy procentowe zaczęły rosnąć, to no, banki zaczną w pewnym momencie, na razie zarabiają, potem będą tracić, tak? Natomiast jak gdyby moim zdaniem te stopy były już na tak niskim poziomie, że też się prosiło o to, żeby przy tak długich horyzontach, często jak ludzie biorą kredyty na nie wiem 10, 15, 20 lat, żeby zamienić to na stałą stopę, nawet trochę wyższą i mieć tą stopę na takim poziomie. Natomiast to były takie dwa czynniki, czyli po pierwsze bardzo wysokie ceny nieruchomości. Ja nie mówię, że one będą spadać. Ja teraz jestem bardzo ciekawy, czy nie zacznie się taka zniżka na zasadzie takiej, że wrzucą się ci do sprzedaży, którzy chcieli sprzedać, a czekali, bo jak ceny rosły, to po co sprzedawać? Nie ma sensu, trzymamy. Natomiast potem może się okazać, że właśnie część tych osób zacznie, no, będzie próbowała wrzucić mieszkania na rynek wtórny. I dwa, to są ewentualnie ci, których nie będzie stać. No, oni będą na przykład musieli sprzedać to mieszkanie, żeby, no nie wiem, ratować się z tego kredytu. Tylko w Polsce to niestety trzeba się dogadać z bankiem, bo w Stanach to jest trochę inaczej, bo można wyjść, oddać klucze i powiedzieć, no to sorry, tak? Więc rozstajemy się bez problemu, a u nas jest tak, że trzeba sprzedać nieruchomość i do końca się z bankiem rozliczyć. Znaczy generalnie w Europie, tak? Więc jak gdyby też będziemy na to patrzeć. To zależy od sytuacji makroekonomicznej. Jak się zacznie pogarszać i ten pieniądz staje się coraz droższy, no bo taka jest na dzisiaj moja taka konkluzja, że on powinien aprecjonować jego wartość, czyli idziemy w stronę cash is king, no to w tym momencie oczywiście posiadanie kredytu nieruchomościowego nie jest dobrym no, instrumentem finansowym, szczególnie jeśli stopy procentowe mają rosnąć dalej, no bo teraz się toczy dyskusja w mediach, prawda, czy ile będzie jeszcze podwyżek i jakie i kiedy, więc trzeba nadal mieć w świadomości to, że stopy procentowe mogą jeszcze wzrosnąć. Jeśli rzeczywiście coraz więcej pieniędzy będzie potrzebne na obsługę kredytów
nieruchomościowych plus no, zapłaty, będziemy więcej płacić za nasze rachunki właśnie te związane z energią i cenami żywności, bo to chyba najbardziej uderza w tej chwili w ludzi, no to będziemy mniej wydawać na inne rzeczy, a to się będzie przekładało na, jak gdyby na gospodarkę i każdy będzie wtedy inaczej mierzył siły na zamiary, w sensie, że będzie patrzył, czego stać na kolejną nieruchomość, żeby kupować, tak, więc no nie, mi się wydaje, że to po takim wzroście korekta powinna być. To nie znaczy, że ta korekta musi być w postaci jakiegoś spektakularnego spadku. To wystarczy, że ceny nieruchomości nie będą rosły, na przykład się nie będzie zarabiało na wzroście cen nieruchomości, a na przykład się będzie zarabiało na obligacjach, tak, no bo wtedy one, powiedzmy, tracą w cudzysłowie, jeśli ktoś nie wynajmuje mieszkania, bo jeśli kupił na wynajem, no to będzie zarabiał z wynajmu, natomiast jeśli kupił dla siebie, no to wtedy on ma wartość pewnego instrumentu, którego jeśli ma na kredyt, no to obsługa tego kredytu go kosztuje coraz więcej, tak, więc tak na to patrzę, natomiast to jest, wydaje mi się, że był też taki boom, że Polacy się tam budowali, remontowali, siedzieli w domu w czasie COVID-u i wszyscy tam coś robili, remontowali się, Śnieżka sprzedawała, prawda, miliony ton farby, prawda, donosząc o tym, jakie to sukcesy, ja się bardzo z tego cieszę, natomiast no gdzieś w pewnym momencie wszyscy się już wyremontowali, tak no przesadzam trochę, ale jak gdyby tych remontów zostało zrobionych dużo i każdy ma na parę lat spokój z tymi remontami, więc nawet na to patrząc, ten popyt taki na materiały budowlane powinien wzrosnąć. Poza tym to też było takie dziwne, że ceny materiałów budowlanych poszły w kosmos i ta płace w sektorze budowlanym też były bardzo wysokie, bo ja też śledziłem, jak one zwyżkowały, więc to były takie trochę nienormalne dla mnie zachowanie. I teraz rynek się powinien unormować, tylko to zajmie trochę czasu, to nie będzie takie od razu, tylko to jak gdyby chwilę czasu powinno zająć, takie unormowanie. Natomiast tak jak pan zechciał powiedzieć, oczywiście spółki deweloperskie zaczęły już tam wcześniej dyskontować, ciężko było zarobić. Mieliśmy też przełożone IPO Marvipolu czy Muratora? Któryś raz chyba. Dokładnie, więc jak gdyby to też był dla mnie taki sygnał, że oceniono, że nie uda się uplasować emisji po takiej cenie, tak? No i to była sygnalizacja też, że na tym rynku może być. I plus jeszcze ja też śledziłem Budimex, tak? Bo ja wcześniej myślałem, że on nawet tutaj wyjdzie w lutym zeszłego roku, przebija, no on zrobił tą świeczkę, potem przełamał dno, to mówię, coś się skończyło i potem proszę zwrócić uwagę, że cały czas Budimek od tego momentu jest w trendzie spadkowym. To oczywiście może nie jest deweloper, proszę tego tak nie traktować, ale to jest dla mnie spółka z pokrewnej branży, budowlanej jak gdyby, tak, i ona też jak gdyby sygnalizuje, że no nie jest najlepiej w tym państwie, tak, no bo widać, że tutaj ta tendencja spadkowa jakoś tam trwa, no i jest jakaś próba zrobienia może tutaj bazy, ale to też nie jest taki zachęcający wykres, że od razu się rzuca tutaj do kupowania, tak, więc no przynajmniej ja tego na razie jeszcze tutaj nie widzę. Wiele osób śledzi rynek nieruchomości, też widzę po Twitterze zainteresowanie spore tą tematyką, te wskaźniki zaczęły spadać, te, które wcześniej przywoływałem, no też widzimy to po tych wykresach, które pan tu pokazał. Ja może tylko dodam, że zadłużenie Polaków na koniec grudnia 2021 roku z tytułu kredytów mieszkaniowych to było 526,5 miliarda złotych, czyli ponad pół biliona. To jest dużo. Większość osób, które brały kredyt, to są osoby tam do 40 roku życia. Całkiem sporo osób jednak kupowało za gotówkę, ale też kupowało w cenach inwestycyjnych, bo ten rynek niestety moim zdaniem zmienił się jednak w taki rynek spekulacyjny, a tak raczej być nie powinno. I to też pytanie właśnie, no to jest ciekawe, jak zmienią się te zachowania, gdzie jest... Czy też będzie coś takiego na przykład, że jeżeli deweloperzy zaczną obniżać te ceny i to spłyci ten rynek, to czy takie osoby, które kupowały za gotówkę zaczną też sprzedawać, bo się będą bały, że zamiast wyjść na górce wyjdą w dołku. No to to może być bardzo ciekawe, tak w kontekście pewnie, no ja myślę, to nie jest kwestia tygodni, ale pewnie miesięcy, natomiast no pewnie jak się spotkamy tu za jakiś dłuższy czas, to ten obraz może wyglądać diametralnie inaczej. Ja zakładałbym, że będzie wyglądał gorzej.
Znaczy, no ja też sądzę, znaczy zależy jeszcze od tych osób, czy one mają, na przykład mają środki, żeby nie sprzedawać tego mieszkania, bo są osoby bardzo zamożne. Jeden z moich znajomych tu kupił aż tam 17 mieszkań w ogóle w czasie tego boomu, tak? Więc to są osoby, jego stać, żeby on po prostu te mieszkania sobie trzymał i się w ogóle nie musi przejmować tymi cenami. Natomiast jeśli ktoś kupił na przykład na, powiedzmy, w celach spekulacji jedno czy dwa mieszkania na kredyt, no to w tej chwili dla niego stopy procentowe mają kluczowe znaczenie do obsługi tego, tak? No bo to, to zależy od sytuacji finansowej danej osoby, więc to też będą różne rozwiązania. No jeśli ktoś na przykład, nie wiem, utraciłby pracę i nie mógł obsługiwać tego kredytu, to też będzie pytanie, co wtedy, tak? Czy będzie się na przykład wycofywał z takiej nieruchomości. Ja to zawsze w takich przypadkach, to mi się przypomina taki dowcip jeszcze z czasów komuny, panu, prawda, że deweloperzy, oni mówili, że my nie możemy zmniejszyć ceny jednego metra kwadratowego, możemy zmniejszyć metr kwadratowy, prawda, więc jak wiemy, to może być jakieś tam rozwiązanie, prawda, więc to jest taka podpowiedź dla nich, jak zmniejszyć, no nie wiem, no to będzie taki metr kwadratowy z gwiazdką, czy metr kwadratowy w cudzysłowie oczywiście, prawda. Obserwujemy ten rynek z uwagą, bo on też jak gdyby będzie pokazywał na tendencje makroekonomiczne w Polsce, tak? Znaczy generalnie na świecie, ale w Polsce, no bo tutaj żyjemy, to patrzymy się na Polskę. No ja co do tego metra kwadratowego nie chciałbym, bo tutaj znowu pewnie wyszła by nam długa dygresja, ale jednak już trochę jest kombinowania w tym zakresie, bo tak, mamy jednak skosy w mieszkaniach, no jednak też deweloper robi wszystko, żeby zagarnąć jak najwięcej zielonej przestrzeni i gdzieś te metry kwadratowe tutaj dodaje, więc a one są najczęściej bardzo marnej jakości, znaczy nie ma słońca, albo mamy na przykład sąsiada, który jest w stanie oglądać z nami telewizję u nas w pokoju, więc to jest, robi się tak, trochę, czy... tak, tutaj jest tak zwana nieładnie, mówię, przepraszam, jeśli kogoś obrażę, ale to patodeweloperka się zrobiła, to też jest zły znak moim zdaniem, że to już doszło do takich rzeczy. Znaczy ja się zgadzam, znaczy kiedyś jeszcze, no, wychwalając komunę, prawda, to te bloki czy mieszkania były budowane w pewnych odległościach od siebie. To widać na starych osiedlach, tak? Bo tam, gdzie ja pierwsze mieszkanie, które kupowałem, to właśnie tak było usytuowane, że do sąsiada miałem tam daleko i żeby podglądać sąsiadkę, to właściwie musiałem lornetkę wyciągać. Nie, to oczywiście żart, ale było daleko. No a teraz jak idę na przykład po Warszawie i na Madalińskiego, tam gdzie SGH ma, nie wiem, swój jeden z budynków, no to dosłownie wstawiono taką plombę, że do drugiej osoby to tam właśnie mogę przeskoczyć spokojnie, nie ryzykując życia właściwie, jak się patrzyłem. Nawet pokazywałem to wielu osobom, że no, dla mnie to jest szok, że można mieszkać z kimś. No tak jak kiedyś w tych, nie wiem, włoskich filmach, bo na sznurku sobie przesuwali, prawda, z jednego mieszkania do drugiego, tylko że to teraz się stało takie trochę dziwne i to już te budowle są, znaczy te zgody są wydawane już w jakiś taki dziwny sposób, w sensie takim, że na przykład jak ja tam często przejeżdżam koło metra Wilanowska, to na przykład są stawiane bloki, jakieś takie te różne bryły są tych bloków, one w ogóle do siebie nie pasują, tak? No ja wiem, że każdy płaci sobie, może wybudować co chce, natomiast no nawet jak był pewien plan taki za komuny, powiedzmy, że były te bryły zbliżone, plus do tego było przedszkole, szkoła, był pewien plan zagospodarowania. Ja to rozumiałem. Natomiast teraz te zgody są wydawane tak ad hoc i właściwie jak się pan zapyta, gdzie jest szkoła, to każdy mówi, o panie, to tam kawał drogi jest, a poczta? A poczta to jest w ogóle w drugą stronę 3 kilometry, tak? I nie ma tej infrastruktury, jest tylko właśnie miasto, to już nie chodzi o Warszawę, tylko chodzi o inne miasto, że one chcą zarobić jak najwięcej od deweloperów, tam zmuszają ich do wybudowania pewnej drogi i tak dalej, natomiast nikt nie myśli o infrastrukturze, na przykład, żeby kilku deweloperów w jakimś obszarze zostało zmuszonych do wybudowania takiego klubu sportowego, czy ja mogę przyjść na basen, na siłownię, oni muszą to zrobić, ktoś im sprzeda ten teren, tak, czyli miasto wyrazi zgodę, ale jest pewna infrastruktura budowana, no to deweloper tylko mówi to i tu kawałek drogi, to jeszcze kiepskiej jakości i do widzenia, bo on chce jak najwięcej zarobić, tak, no więc no, sorry, to moim zdaniem idzie w złą stronę, ale to ja nie jestem tutaj decydentem, ale obserwuję, co się dzieje i na przykład to też, gdybym miał teraz kupować mieszkanie z drugiej ręki, to wolałbym pójść, zobaczyć, czy już tam naprawdę się nie da mi przed blokiem postawić innego bloku, tak, bo znam wiele przypadków, gdzie ludzie płacili za dobry widok na przykład na skarpy czy na jakiś park, a potem się okazało, że za chwilę deweloper wykupił kawałek tam działki przed i buduje człowiekowi dosłownie przed oknem kolejny blok, tak, a on zapłacił za widok na ten zielony teren, tak, z którego nic nie ma. I on ten widok sprzedaje po kolei, bo tak na przykład w jednej z dzielnic Warszawy jest, że przychodzi deweloper, buduje, sprzedaje widok na pola, po czym przychodzi kolejny deweloper, znowu sprzedaje widok na pola i kolejny deweloper, który sprzedaje widok na pola. I to jest takie never ending story, no jest po prostu śmieszne, to jest, no ale to się tak dzieje i
sorry, no można się wiele nauczyć i ja zachęcam do kupowania mieszkania z drugiej ręki, bo czasami się już nie da naprawdę nic postawić i wiem, że będę miał spokój. Jak ja kupuję jakiś widok na coś, a i żaden deweloper panu nie da najczęściej na piśmie, że tam się nic już nie pojawi, on powie, no wie pan, ta ziemia nie należy do mnie, to ja nie mogę. On wie, że on ją już kupi, tak? Tylko tego panu nie powie, no bo po co? No? On panu chce sprzedać tam o 500, 1000 zł z metra więcej za widok, który za chwilę będzie nic nie warty, ten widok, no bo wiadomo. No. Więc to może tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że nam przyjdzie wypić to nawarzone piwo za tą nadpłynność, to może deweloperom też przyjdzie trochę wypić to piwo, którego sobie nawarzyli za tą patodeweloperkę. Ja tak mi się teraz przypomniało, że taką ilustracją, panie profesorze, takiego nagannego wykorzystywania przestrzeni, to był swego czasu taki obrazek, gdzie był pokazany plac zabaw dla dzieci na nowym osiedlu, chyba w Warszawie, i ten plac zabaw miał dosłownie 5 na 5 metrów. Prawda? Co było, tam była jakaś mała ławka, huśtawka, ale to panie się rozmieściło i to po prostu jest, to jest absurd, to jest, to dobrze, Maleja że, by na to nie wpadł. Nie, to dobrze, że był, bo ja pamiętam, byłem z kolegą, który kupował i mieszkanie i upokazany na planie, że będzie plac zabaw, po czym zrezygnowano z tego placu zabaw, bo coś tam, bo właśnie deweloper coś tam będzie budował, no i ten plac zabaw może był trochę większy, 6x6, ale się okazało, że po prostu on zniknął, no w ogóle, tak? Więc dla mnie to jest w ogóle patologia i ja uważam, że tak jak za komuny była ta pewna gospodarka prowadzona, przestrzenna, to ona powinna być również, ta gospodarka powinna być również prowadzona i to miasto powinno mieć prawo do wtrącania się, jaki typ budynku będzie stawiany i niektóre budynki, to w Warszawie to w ogóle Ursynów jest taką dzielnicą, co też za komuny budowano, ale tam było tak po prostu, nie wiem, jakby ktoś wysypał czasami klocki z jakiegoś, no nie wiem, pudełka i one tak spadły i się ustawiły te na przypadkiem, na powiedzmy na planie, znaczy na płaskiej powierzchni, tak stoją niektóre te bloki. Tam było ciężko, w ogóle taksówkarze nie chcieli jeździć, bo nie mogli znaleźć adresu. Tu było na przykład tam jakaś ulica Puszczyka 6, a za chwilę było 16, a gdzie jest pozostałe numery, to nikt nie wie, bo są zupełnie gdzie indziej. Więc to też była taka dzielnica, ale powiedzmy, nie obrażając oczywiście tam Ursynowa, natomiast było się tam trudno połapać. Teraz może już nie ma problemu z numeracją, ale jak się jedzie, to właśnie te budynki stoją, taki jeden jest taki, drugi jest zupełnie inny. Czasami się, jak ja mówię, gryzą jeden z drugim, ale to, no to nie zwraca uwagi w ogóle, nie wiem. Dużo jakiejś samowolki budowlanej, którą ludzie też tam uprawiają, bo też znam takie przypadki, ale to... Ja nie jestem specem od rynku nieruchomości, ale się dużo na nim nauczyłem, w sensie jako obserwator tego życia, tak, co tam... co jest po prostu no śmieszne, no ale no cóż, no, tak żyjemy. I jeszcze był ten głód taki, że ludzie po prostu biegli, kupowali, no deweloper to było panisko, po prostu siedział i mówi, no jak tobie nie sprzedam, to przyjdzie drugi i kupi, właściwie stoi w kolejce, tak? I to się znowu musi zmienić, tak jak ja mówiłem, że cash is king, on będzie, to teraz będzie klient jest nasz pan, tak? Że on przyjdzie i ja pamiętam, że jeszcze roznegocjowałem kupno mieszkania tak 4-5 lat temu w imieniu mojego kolegi, to ja napisałem deweloperowi, jaka cena, on się tam dzień zastanowił i przystał na tą cenę, tak, bo chcieliśmy ją obniżyć, nam się udało, mój kolega kupił, był cały szczęśliwy. Teraz, ostatni pół rok temu, jakbym zastosował taką technikę, to wiadomo, który palec by mi pokazał ten deweloper i powiedział, że on ma już kolejkę stojących na korytarzu, którzy czekają, żeby to mieszkanie kupić i nie ma żadnych negocjacji cenowych, cena wynosi tyle i pasuje albo nie, tak. Więc oczywiście to znowu musi być, że deweloper do mnie przyjdzie i powie, no jakby pan zechciał zainwestować, to jeszcze panu piwnicę dodam, może garaż, może, no to wróci, tylko ja nie wiem kiedy, ja nie chcę powiedzieć, że teraz, ale takie czasy przyjdą, tylko no, to jest kwestia tej makroekonomicznych cykli, które są długoterminowe, to nie jest jak na giełdzie 30 sekund i zmiana krótkoterminowego trendu, tylko to są takie koła zębate, które trwają długo. No. To... Jedno jest pewne i niech to będzie puenta tej rozmowy, panie profesorze, że te ceny nieruchomości obecnie są po prostu za wysokie, nieadekwatne do tego, co klient dostaje. Znaczy to jest jedno i drugie moim zdaniem nieadekwatne do tego, co my zarabiamy. To znaczy moim zdaniem ceny nieruchomości poszły zbyt szybko w stosunku do wzrostu zarobków Polaków. Ja nie mówię o płacy minimalnej, bo to jest inna sprawa, natomiast ja patrzę, jak rosną, nie wiem, pensje moje czy moich kolegów, no to ja, no ona nie wzrosła tyle, ile pensja minimalna na przykład, tak, więc jak ja bym popatrzył, o ile poszły ceny nieruchomości, załóżmy od 2018 roku i zrobił sobie taki mały research, no to ja realnie coraz mniej tego metra kwadratowego mogę kupić za tą pensję, tak, no bo to jest dla mnie miernik tak naprawdę, ja się do tego odnoszę, no i oczywiście mogę pójść po kredyt i wziąć, ale to chodzi o to, żeby
jakoś była pewna taka, nie wiem, równowaga, tak, a tutaj znaczy te ceny odjechały, one powinny, jak nie spadną, to powiedzmy one się mogą utrzymać na pewnym poziomie, bo nie wiem, że tam będzie jakieś załamanie, czy dramatyczny spadek, tego nie widzę na razie, przynajmniej może nie będzie tak dużego popytu i one się zatrzymają, bo deweloperzy też niechętnie obniżają cenę, jak ktoś wszedł na pewien pułap, to nie lubi z niego schodzić, wiadomo, natomiast może będzie mniejszy popyt i oni staną z tymi cenami, że nie będą mogli ich podnosić po prostu, bo już w ogóle tego popytu nie będzie, tak, więc no zobaczymy, ten rynek obserwujemy, śledzimy tutaj doniesienia z prasy i to będzie się wiązało z makroekonomią po prostu, jeśli będzie gorzej, jeśli będzie pewne spowolnienie gospodarcze, czy w ogóle no, podnoszenie stóp procentowych jest śmiercią dla rynku nieruchomości, w sensie kredytów, tak, no bo ludzie będą coraz mniej ich brać, bo się boją, że nie będzie ich nie stać, mają coraz mniejsza liczba Polaków ma zdolność kredytową, no bo oczywiście trzeba liczyć odsetki po coraz wyższych stawkach, jak gdyby w coraz wyższych stopach procentowych, więc no to jest jak gdyby minus dla tego rynku, tak, więc to jest mechanizm taki spowalniający dalszy wzrost cen. Będziemy go śledzić, będziemy do tego tematu wracać, bo cyklicznie rozmawiamy na początku każdego w zasadzie miesiąca, tak to mniej więcej wypada. Panie profesorze, to tytułem zakończenia jeszcze zachęcę widzów do śledzenia pana na Twitterze, bo pan się wczoraj uaktywnił, bo konto ma pan trochę dłużej, ale wczoraj się pan uaktywnił i pan potwierdza tu oficjalnie, że Bolsa to jest pański tak. Nick i to pan jest na Twitterze. Tam już widziałem, jest mocno wykresowo, więc jeżeli państwo chcą zobaczyć więcej wykresów od pana profesora, to zachęcam do śledzenia na Twitterze. I tutaj postawiłbym kropkę. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za ten przegląd wykresów i dyskusję. Ja również dziękuję, kłaniam się. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I państwa zapraszam codziennie na kanał CMC Markets Polska. Nowe materiały od poniedziałku do piątku, a kolejny program, ale akcja już za tydzień w środę. Dziękuję i do zobaczenia.